Co ma producent pasów bezpieczeństwa? Pasywny dochód. Witam Was serdecznie, tutaj Maciek Wieczorek, a to nowy odcinek Biznesu 2.0, czyli tego programu, gdzie zastanawiamy się, jak zarabiać więcej, wydawać mądrzej i po prostu lepiej żyć. A dziś będziemy mówić o dochodzie pasywnym, legendarnym dochodzie pasywnym, o którym tyle się pisze i mówi w internetach, który jest takim świetnym hasłem różnych internetowych oszustów. Ale dziś zastanowimy się, czy on istnieje i przede wszystkim, jak go osiągnąć. Ale najpierw pogadajmy uczciwie, tylko ty i ja, powiedz mi, czy ty już masz książkę Monte, Przyjaciel bez granic z naszego wydawnictwa ekspertia.com.pl? Masz? A drugą część Misia Ekspertusia kupiłeś dzieciom? No zadajmy sobie fundamentalne pytanie, czy ty w ogóle kochasz swoje dzieci? Ekspertia.com.pl, możesz naprawić swój błąd. No, dobrze. To się zgrzałem, ale teraz już, tak na serio, przechodzimy do tematu. Co to jest dochód pasywny? Tak naprawdę większość ludzi nie wie, ale dochodu pasywnego prawie każdy z nas, kto w miarę z przyczyn naturalnych umrze, doświadczy raz w swoim życiu. Ponieważ dochód pasywny to jest coś takiego, nie że nic nie robisz, tylko że raz wykonujesz pracę, albo raz wrzucasz hajsy, albo to i to, i później zarabiasz wiele razy. Czyli przykładowo, jak jesteś mechanikiem samochodowym, no to pracujesz raz, wykonujesz pracę raz i hajsy dostajesz raz. Czyli to jest dochód aktywny, tak? Przyszedł facet, zapłacił ci za wymianę silnika, 20 koła, no i masz. I to jest dochód aktywny. Pasywny to by było, że otwierasz zakład mechaniki pojazdowej, on w którymś momencie na przykład działa i ciebie tam nie ma. Już wszystko funkcjonuje, lepiej, gorzej, ale funkcjonuje nawet jak jesteś na wczasach i to jest pasywny dochód. No i dlaczego mówię, że większość ludzi na świecie takiego dochodu raz w swoim życiu dozna? Ponieważ przykładem pasywnego dochodu najbardziej powszechnym jest emerytura. Czyli, że wykonałeś pracę raz, tak naprawdę no raz, mówię o okresie 40-letnim, no ale no wykonałeś, a później z tego dostajesz pieniądze. Oczywiście to jest model teoretyczny, praktyczny, pokazuje, że to działa bardziej jak piramida finansowa, czyli że oni twoje pieniądze, które ci ociągnęli z wypłaty, to później przejadają, a twoja emerytura będzie, jeżeli będzie, z pieniędzy młodych osób, które wtedy będą na to pracować. Niemniej jednak ogólnie koncepcja taka jest, że raz ktoś wykonał pracę, a później jakieś tam owoce tej pracy na koniec dostanie. Natomiast co by było, jeżeli byłyby inne sposoby dochodu pasywnego, które są łatwiejsze do osiągnięcia, pewniejsze i przede wszystkim większe. No bo wiesz, liczenie na emeryturę, która kiedyś tam będzie lub nie będzie, a nawet jak będzie, to będzie w śmiesznej ilości, symbolicznej kwocie tak naprawdę, no to to nam nie wystarczy chyba. I fajnie by było mieć na przykład 6 różnych emerytur, z których niektóre mają na przykład kilka tysięcy złotych miesięcznie. To by było, co nie? No i oczywiście to nie jest takie łatwe, to się domyślasz, natomiast nie jest też niemożliwe. No i wymaga oczywiście przygotowania, nieraz lat pracy, jednak jest coś na horyzoncie. I tym czymś jest kilkanaście sposobów na dochód pasywny, które ci dzisiaj pokażę, zaprezentuję i przedstawię ci je w taki sposób, że przy każdym z tych sposobów będę mówić, na ile łatwo jest w ogóle zacząć w ten sposób działać, zarabiać, na ile łatwo jest lub trudno osiągnąć z tego tysiaka miesięcznie. 1000 złotych to już jest taka kwota, że można powiedzieć, no mam dochód pasywny. No bo co komu da dochód pasywny 4,50 miesięcznie? No fajnie, można powiedzieć, ale normalnie jestem rentier, bo mam 4,50 dochodu pasywnego. No ale jednak, no tysiak to jest takie coś namacalnego, nie? Że to widać, że to działa. Także będę pokazywać, czy łatwo, czy niełatwo, no i będę dzielić się też swoimi przemyśleniami na temat zalet i wad konkretnych różnych sposobów, ponieważ to nie jest tak, że one wszystkie są różowe, radosne, fantastyczne, tylko każdy z nich wiąże się z pewnymi wadami i warto być tego też świadomym po to, żebyś mógł dzięki temu odcinkowi, po tym odcinku wybrać po prostu rozsądnie, świadomie, w którą stronę chcesz pójść i które źródła lub źródło dochodu pasywnego chcesz budować, ponieważ wydaje mi się, że
chcieć, to chce każdy. Kwestia tylko wyboru właściwego. Także jedziemy z koksem. No to najbardziej takim znanym źródłem dochodu pasywnego, czy może nie najbardziej znanym, ale bardzo popularnym, rozpowszechnionym, poza emeryturą oczywiście, są akcje. Inwestowanie w akcje. Akcje się dzielą w uproszczeniu, bo oczywiście podziałów to są zyliony, ale akcje mogą być value i growth. Czyli growth, no to są akcje, że kupujesz za 100 zł, bo liczysz, że sprzedasz za 150. No to nie jest jako dochód stricte pasywny, bo tu się siedzi, tu się jest inwestorem, tu się kombinuje, tu się edukuje. Natomiast akcje typu value, czyli te, gdzie kupujesz po to, żeby dostawać dywidendę i nieważne, czy sama akcja zdrożeje, stanieje, po prostu to traktujesz trochę jak nieruchomość, no to już jest taki przykład dochodu pasywnego, bo dana firma, dana spółka, czy kto tam, będzie ci co parę miesięcy, albo raz do roku, albo cztery razy do roku, zazwyczaj to jest bez różnicy, będzie ci wypłacała jakąś tam dywidendę, mniejszą lub większą. Oczywiście, no potem kwestia jest rozkminiania, edukowania się, żeby wchodzić w takie akcje, które dadzą większe dywidendy, które rzeczywiście mają jakieś perspektywy zysku. Niemniej jednak, no akcja to jest coś takiego, co właśnie tak działa. Czyli tak jak ja się ostatnio zalogowałem do swojego brokera i zobaczyłem jakieś tam dywidendy. No nie były to wielkie kwoty, ale coś tam weszło. No i trochę tam do przodu. W związku z czym to jest właśnie dochód pasywny. To ta firma tak naprawdę wykonuje pracę. Ta, w którą ty zainwestowałeś, której akcje kupiłeś, oni to robią, oni coś tam działają, sprzedają swoje produkty. Na przykład Amica Wronki S.A. produkuje swoje pralki AGD, sprzedaje to, robi marketing i tak dalej. No i na koniec dzieli się częścią zysków z inwestorami takimi jak ty. No i dlaczego zaczynam od akcji? Ponieważ łatwość rozpoczęcia w temacie akcji jest najniższa, czy najłatwiej jest wchodzić w akcję na zasadzie tutaj nic nie trzeba, możesz mieć dosłownie 50 zeta i żadnych turbo oszczędności, niczego i możesz kupić akcję. Oczywiście, wiadomo, im więcej masz pieniędzy, tym więcej możesz tych akcji kupić i tak dalej. No i oczywiście, podwójne oczywiście, to jest to, że wchodzisz dopiero jak jesteś kumaty, czyli jak się edukujesz. Czy na przykład możesz sobie kupić książkę Tradera 21, albo jakieś inne materiały, przejrzeć w internetach różne rzeczy, które tam są, bo wiadomo, że inwestowanie na zasadzie, że no, kolega mi powiedział, że warto jest coś tam wchodzić, no to cóż, nie jest to może najlepsza taktyka inwestycyjna, więc warto ogólnie się doedukować. Natomiast faktem jest, że jest to jeden z łatwiejszych sposobów osiągania dochodu pasywnego, ponieważ możesz zacząć tutaj, teraz, możesz dosłownie nawet przerwać to nagranie, założyć konto w jakimś brokerze typu XTB i w zasadzie doładować blikiem i za 15 minut kupować pierwszą akcję. Więc jest naprawdę super. U niektórych brokerów tam jest dłuższe trochę weryfikacje i tak dalej, kombinacje czasem nawet są alpejskie, ale to jest raptem wszystko parę dni, zawsze do załatwienia i kupujesz pierwsze akcje. Niektórzy z Was w swoim nawet rachunku bankowym mogą kliknąć otwórz maklera i już możesz wbijać, kupować akcje. Także łatwość rozpoczęcia jest naprawdę bardzo, bardzo dobra, obojętnie co kto tam w życiu porabia, 17 biznesów prowadzisz, zajęty człowiek jesteś, masz 7 dzieci, nie ma problemu, gdzieś po godzinach w kibelku możesz sobie 4 akcje kupić. Także łatwość rozpoczęcia tutaj jest bardzo fajna. To jest inwestowanie, można powiedzieć, dla każdego. Oczywiście kwestia doedukowania się, żeby to miało sens. No i teraz druga kwestia. 1000 zł miesięcznie. Czy łatwo, czy trudno z akcjami? No uważam, że średnio, ponieważ a w zasadzie nawet trudno, ponieważ trzeba kupę kasy zainwestować, żeby z dywidend mieć 1000 zł miesięcznie. Tak jak powiedziałem, te dywidendy, te spółki tam wypłacają raz do roku albo 4 razy do roku maksymalnie. No i to są często kwoty typu, nawet jak to jest kilka, 6, 7, 8% tej ceny akcji, za którą ty kupiłeś tę akcję, no to dalej to jest powiedzmy kilka centów albo kilkadziesiąt groszy i tak dalej. Tych akcji trzeba nazbierać. No więc łatwo to sobie policzyć. Jeżeli akcje nawet, założymy optymistycznie, że one zarabiają zawsze 10% rocznie, to w świecie akcji, w ogóle w świecie nie ma nic pewnego, więc to jest pewnego rodzaju założenie. Patrząc po prostu na to, jak akcje się zachowywały przez ostatnie kilkadziesiąt lat, to można powiedzieć, że między 8 a 10% jest do wyciągnięcia w akcjach. No to dobra, inwestujesz w taki indeks S&P 500, czyli w 500 największych firm amerykańskich na przykład.
No i co? No i powiedzmy, że masz tego 10%. Wiadomo, są anomalie. Jest giełda japońska, która wiele lat traci. Są giełdy takie, albo coś się dzieje na świecie, że dużo pieniędzy jest drukowanych i one w pierwszej kolejności nie trafiają do zwykłych ludzi, tylko właśnie do maklerów, do banksterki. I wtedy giełda idzie mocno do góry, więc różne anomalie mogą być. Czy łatwo zarabiać 1000 miesięcznie na akcjach? No, zależy. Można powiedzieć średnio. Jeżeli założymy 10% zwrotu rocznie, no to wtedy, żeby zarobić 12 tysięcy złotych rocznie, czyli 1000 miesięcznie, to potrzebujesz płacić 120 tysięcy w akcje, czyli kupić akcji za 120 tysięcy. No więc odpowiedź na to, czy łatwo zarabiać na akcjach 1000 miesięcznie, zależy od tego, na ile uważasz, że łatwo mieć 120 tysięcy do wrzucenia w akcje. Tak? Bo ktoś powie, no to bardzo łatwo, a ktoś inny powie, ja pierniczę. Przecież to jest hardcore. Także to zależy bardziej od Twojej indywidualnej sytuacji. Oczywiście wszystko jeszcze zależy od rynkowej sytuacji, no bo te 10% bardzo często jest zawyżone. Czyli często to jest tak, że jeżeli w ogóle jest gdzieś na czymś 10% zwrotu w akcjach, to zazwyczaj się to liczy dywidenda plus wzrost wartości tej akcji. Tak? Czyli na przykład, że akcja wzrosła na cenie o 5%, i jednocześnie 5% wypłaciła dywidendy i tak się to sumuje, z tego jest 10%. Bardzo rzadko się tak naprawdę dostaje 10% w dywidendach. Także trochę tutaj optymistycznie pojechałem z tym założeniem i wydaje mi się jednak, że zamiast 120 tysięcy będzie trzeba z 200, żeby mieć 1000 miesięcznie pasywnego dochodu. No jest to pasywny dochód. No i to zatem zależy od Ciebie. Plusy akcji. No przede wszystkim dywersyfikacja walutowa. To jest bardzo ważne, ponieważ każdy z Was, kto się ekonomią jakąkolwiek interesuje, wie, że pieniądze papierowe to jest po prostu szajs. To jest coś, co prędzej czy później przestanie działać i to się tylko dzieje w różnych krajach, w różnym momencie. Jakiś czas temu było to w Indiach, w Botswanie, w Zimbabwe. Nie, w Botswanie chyba nie było, ale w Zimbabwe na pewno. W Polsce, jeżeli żyje Twój dziadek lub babcia, to oni 7 razy przeżyli to, że pieniądz, którym się posługiwali, można było wrzucić do kosza. Albo w optymistycznej wersji, jak w 95, można go było wymienić na nowy. Także zakładanie, że to się nie wydarzy ponownie, jest szaleństwem. Jest po prostu wiarą w jakieś amulety, talizmany i to, że tym razem jednak będzie inaczej i kryzysu nigdy już nie będzie. Także prędzej czy później z każdą walutą coś się złego wydarzy. No i plusem akcji jest to, że wbijasz na te różne brokery i kupujesz a to na giełdzie w Hongkongu coś, a to w Singapurze, a to w Nowym Jorku, a to w Amsterdamie. No i kupujesz sobie te akcje, więc oprócz tego, że ty masz dywidendy i te wszystkie rzeczy, to masz jeszcze dywersyfikację walutową. No bo masz jedną akcję w dolarach, inną w dolarach kanadyjskich, inną we frankach, inną w funtach brytyjskich i gdyby coś się wtedy stało w Polsce, że nagle będzie hiperinflacja i wszystko szlak trafi, to ty wtedy masz rezerwowe dolary, franki i różne inne rzeczy. Więc to jest często taki plus, o którym się nie mówi, na zasadzie jak się mówi o akcjach, że dla mnie tak naprawdę to jest jeszcze ważniejsze w tym wszystkim niż same te 6% na przykład dywidendy. Że to jest tam, to jest taka wirtualna, owszem, waluta, ale jednak w różnych krajach różne te waluty są. Więc myślę, że to jest duży plus akcji. Dywersyfikacja walutowa. Kolejny plus jest, że możesz zrobić dywersyfikację brokerową. Czyli wielu brokerów ma dostęp do tych samych giełd i tych samych akcji. Także jeżeli ty chcesz wrzucać 1000 miesięcznie albo na przykład 2000 miesięcznie w akcje na przykład, to 1000 wrzucasz u jednego brokera, 1000 u drugiego. No i wtedy znowu masz dywersyfikację dość prostą, no bo jak jeden broker się zwinie, no to wtedy drugi dalej będzie raczej działać. Jak coś by się działo, jakieś problemy i tak dalej, albo by cię zhakowano, no to wtedy też raczej tylko u jednego i gra. No chyba, że wszędzie stosujesz te same hasła. Tak czy inaczej, jest to duża zaleta, dywersyfikacja brokerowa. I szybkość działania. Czyli to właśnie, że możesz szybko wejść, dzisiaj kupić akcję, jak Cię najdzie impulsywnie, że kupię sobie dziś telewizor, bo muszę mieć większy telewizor, to druga myśl może być, a nie, dobra, zrobię dziś impulsywny zakup, ale to będą akcje. I szybko wchodzisz na konto, wchodzisz na brokera i kupujesz akcję, żeby już nie móc kupić telewizora. I nagle robisz coś mądrzejszego zamiast coś głupszego,
i masz pieniądze na przyszłość, jesteś zabezpieczony, jeszcze jakieś dywidendy w przyszłości, które być może zarobią w perspektywie 50 lat na kilka takich telewizorów. Więc to jest fajne, że jest szybkość. W drugą stronę ta szybkość też działa. Gdyby się okazało, że powinęłaby ci się noga, czego nikomu nie życzę, ale coś tam się dzieje, ktoś traci pracę, ktoś traci biznes, firma mu się sypie, coś tam zawirowania, no to sprzedaż akcji jest bardzo prosta. Tak, logujesz się, klikasz, wystawiasz w cenie takiej, jaką ktoś gotowy jest dać i w zasadzie za minutę masz sprzedane akcje, potem robisz wypłatę na konto, no i do jutra te pieniądze masz. Więc jakby coś było trzeba na szybko, to na pewno porównując to do nieruchomości choćby, to masz super szybkie możliwości działania. Także to są duże plusy akcji. Jakie są minusy inwestowania w akcje i tego dochodu pasywnego? No po pierwsze, to nie zależy od Ciebie. Czyli jak ja wchodzę w firmę Amica Wronki S.A., kupuję, to ja nie mam żadnego wpływu na tą firmę. Ja nie wiem, co się tam dzieje. Ja nawet nie wiem, kto jest właścicielem. Pozdrawiam, jeśli ogląda. Oznacza to, że to od nich zależy. Co oni zrobią, czy zrobią coś mądrze, czy głupio, czy skutecznie, czy nieskutecznie, albo czy w ogóle rynek im dowali, bo coś się wydarzy. A może się okaże, że ktoś tam oszukuje i zamkną wiceprezesa na przykład do więzienia i wtedy akcje też polecą. No, tak to po prostu działa w świecie akcji. Jest dużo elementów i żadnego z nich ty nie kontrolujesz. Ty jedyne, co sobie możesz kontrolować, to że zanim kupisz akcję, to sobie spojrzysz na te wskaźniki, no i trochę i tak jak goryl we mgle, w oparciu o nie stwierdzasz, dobra, to jest okazja. A i tak nie zawsze trafisz, bo to jest statystyka i tyle. Więc to jest na pewno minus inwestowania w akcje, że tam już niewiele od Ciebie zależy. Przy takiej nieruchomości, jak masz nieruchomość, no to możesz sobie wybrać, czy zrobisz ją premium, czy nie premium, czy ona ma być właśnie duży czynsz, czy może przerobisz na biuro. Dużo rzeczy możesz zmienić, a w przypadku inwestowania w akcje, to tak naprawdę w momencie zakupu akcji kończy się Twój wpływ na cokolwiek. Także to jest jakiegoś rodzaju minus. No i kolejny minus to jest, że często nie produkujesz żadnej wartości. Zwłaszcza jeżeli mówimy o akcjach typu growth, czyli tym inwestowaniu na wzrost. Bo jeżeli robisz dywidendy, no to dobra, dałeś firmie tak jakby pieniądze na inwestycje. Oni dzięki temu mogą odpalić nową linię produkcyjną, no bo 10 tysięcy inwestorów wrzuciło po 1000, no i jakieś pieniądze z tego są, można coś tam zrobić. I dzięki temu oni zarabiają więcej, no to dzielą się 6% swojego zysku z Tobą, z innymi inwestorami. To ma sens, to jest w porządku. Natomiast reszta gry na giełdzie to jest taki trochę syf, powiedziałbym szczerze i uczciwie. Na zasadzie taniej kupić, drożej sprzedać, czyli tak naprawdę teoria większego frajera, nie? Czyli kupuję akcję za 100, bo liczę, że coś się wydarzy, że sprzedam za 150, czyli zakładam tak naprawdę, że ten, kto ode mnie kupi, to jest frajer. No bo jeżeli zakładam, że da się to sprzedać za 300, to w życiu nie sprzedam za 150, nie? Dlatego jeżeli sprzedaję za 150, to uważam, że to jest ten moment, że dalej już nie urośnie, czyli że sprzedaję frajerowi. I to jest takie trochę, to mi się zawsze nie podobało w akcjach, że tego typu gra to jest gra, typowa gra, tak jak w kryptowalutach zresztą, typu win-lose. Tak, że jedna strona musi wygrać, jedna musi przegrać. Niektórzy mówią, że to jest gra o sumie zerowej, co nie jest prawdą, ponieważ część jeszcze leci w prowizjach, więc to jest gra o sumie ujemnej. I to mi zawsze przeszkadzało w akcjach. Dlatego osobiście wolę jednak kupować akcje po to, żeby wypłacać sobie dywidendy i spokojnie nie być jakimś takim stricte graczem. No czasem jest ten element hazardu, bo ktoś może powiedzieć, dobra, przesadzasz, przecież wszyscy wiedzą, na co się piszą. I to jest prawda, to jest dobry argument. Każdy, kto wchodzi w akcję, przecież wie, że tak to działa. Że każdy próbuje sprzedać na górce, kupić na dołku i tak dalej. No jeden się lepiej zna na tym, inny gorzej, albo nie ma farta, więc jakby moralnie jest gra czysta. To nie jest tak, że to jest niemoralne, bo wszyscy wiedzą, że jesteśmy w kasynie, tak? Natomiast ogólnie to ja wolę produkować wartość, dodawać wartości, zwiększać wartość, niż tylko zarabiać. I tyle. No a na giełdzie jednak bardzo często się tylko zarabia. I specjalnie wartości w tym dodatkowej się nie produkuje. No, można tu spokojnie powiedzieć, że spółki dywidendowe są chlubnym tutaj wyjątkiem i dlatego takie polecam najbardziej. To jest taki minusik. Dobra, akcje mamy zrobione. Kolejny dochód pasywny. YouTube, TikTok, czyli zarabianie na reklamach. Może Facebook, aczkolwiek to jest hardkorowe. Tak naprawdę, gdybym dzisiaj zaczynał od zera, to robiłbym tylko YouTube'a i TikToka.
gdybym był w branży modowej, to jeszcze bym robił Instagrama. Uważam, że bardzo trudno, prawie jest niemożliwe budować dziś społeczności na Facebooku. Chyba że jako element wtórny, tak jak my mamy grupę Biznes 2.0 na fejsie i tam się bardzo dużo dzieje, ale wynika to nie z tego, że zbudowaliśmy to wszystko na Facebooku, tylko dlatego, że ludzie z YouTube'a, którzy są tutaj, wchodzą tam, żeby się integrować, poznawać, wymieniać kontaktami. Także to jest trochę inna rzecz. W każdym razie zarabianie na reklamach to jest dochód pasywny. Takie są fakty. Ja znam youtuberów tak zwanych górnolotnie albo dolnolotnie, bo nie wiem, czy ta nazwa to jest powód do dumy, czy nie, którzy na przykład od wielu miesięcy nie wrzucają nic na swojego YouTube'a i kasa wchodzi z tych reklam, z tego, że stworzyli jakąś wartość. Czyli tak naprawdę jest to możliwe, że raz coś stworzysz i dostajesz za to pieniądze później wiele razy. Ktoś może powiedzieć, no ale to jest bardzo trudne, niewielu się udaje i tak dalej, no ale porównaj to. Spędzasz 160 godzin na przykład na etacie albo 250 robiąc swoją firmę z różnym efektem. Na etacie dostaniesz za to pieniądze raz. Jakbyś te 160 godzin zainwestował w coś, co daje dochód pasywny, no to będziesz te pieniądze dostawać wiele razy. No i tyle. Także pieniądze z reklam są. I ja tego doświadczam, choć akurat no, ten kanał nie jest po to, żeby jakoś specjalnie na tych reklamach zarabiać, no bo jak robisz pewnego rodzaju biznesy, że już robisz jakąś skalę, to te zyski z reklam tam nie są takie, że ciśniemy, to jest to, ale są. I teraz tak, łatwość rozpoczęcia działania. No łatwość jest duża tak naprawdę, ponieważ TikToka instalujesz w minutę, pierwszy film wrzucasz za 10 minut. YouTube dokładnie to samo. Oczywiście, żeby to było dobre, żeby to było jakościowe, to trochę może minąć czasu. Natomiast jeżeli chodzi o łatwość rozpoczęcia, no to porównując założenie YouTube'a i wrzucenie pierwszego filmu do zakupu nieruchomości, uważam, że tu jest super łatwo. Natomiast teraz łatwość zdobycia tysiaka miesięcznie pasywnego dochodu, bo mówię o pasywnym, czyli nie ty, że ty aktywnie ciśniesz YouTube'a, robisz jakieś tam współpracę z brandami, tylko mówimy już o pasywnym dochodzie, że to działa, hula, nie macie, a to dalej zarabia. No to tu jest, trzeba powiedzieć sobie wprost, trudno. 1000 zł miesięcznie mieć z reklam na YouTubie, TikToku czy tam Instagramie pasywnego, na zasadzie, że już nie robisz, bo zbudowałeś społeczność, to jest level ultra hard. To tak naprawdę to trzeba sobie powiedzieć wprost, to jest mega, mega trudne. I dlatego nawet jak oglądałem zagraniczne analizy w Stanach, bo tam są wyższe stawki reklamowe, no to tam ludzie na przykład mówili, że dopiero po pół roku, jak wrzucili 58 filmów i gdzieś tam kanał miał już kilkadziesiąt tysięcy subskrypcji, to wtedy zaczęli zarabiać z reklam $100 miesięcznie. $100 miesięcznie, czyli gdzie tam 1000 zł. Także faktem jest, że na reklamach nie jest tak łatwo zarobić. Oczywiście to się czyta takie artykuły, jakieś tam, że jakaś tam ekipa zarabia zilion pieniążków i tak dalej. Jasne, trzeba jednak pamiętać, że to są wyjątki. Tego jest mało. No i też z racji tego, że znam wielu ludzi z YouTube'a, no bo sam na tym YouTubie jestem, to też wiem często, jak to wygląda za kulisami i stwierdzam jednoznacznie, że w tematach biznesowych na reklamach zarabia się znacznie, znacznie więcej. W sensie, bo to trzeba pomyśleć w ogóle, nie tylko na YouTubie, TikToku, czy tylko w ogóle, jak chcesz zarabiać na reklamach, no to, czy na czymkolwiek tak naprawdę, to zastanów się, kto jest twoim klientem i czy on ma pieniądze. Tak, bo najgorsze, co można robić, to produkować coś dla studentów. To jest grupa ludzi bez pieniędzy i tyle, no. To już lepiej dla dzieci, bo przynajmniej ich rodzice mają pieniądze, oni im zawsze zabawki kupią. Ale student to jest taka instytucja, która jest właśnie, już nie dostaje za dużo od mamy, a jeszcze sam nie zarabia, najtrudniejsza grupa docelowa. Natomiast jak dostarczasz wiedzę do przedsiębiorców, to masz też dostarczasz reklamy dla przedsiębiorców, tak? Nawet w tym filmie jakieś tam reklamy z YouTube'a się pojawiają. My je oczywiście włączyliśmy zupełnie z innych powodów, ponieważ mamy taką teorię konspiracyjną, że YouTube będzie zawsze promować bardziej filmy, w których ktoś włączy reklamy, no bo wtedy YouTube ma z tego kasę. A jak nie włączysz reklam w swoich filmach, no to YouTube z tego w ogóle nie zarabia, to jaki oni mają interes, żeby te filmy gdzieś tam wrzucać, promować na jakieś zakładki, karty na czasie, cudawianki. Także reklamy warto mieć, jak się jest twórcą, tak czy inaczej. Natomiast faktem jest, że na reklamach w branży
biznesowej, bogatej branży, można powiedzieć, zawsze są znacznie większe pieniądze. Znacznie, w sensie 10 razy większe. Tak? Czyli jeżeli ktoś na rozrywce, biegając z gołym tyłkiem po mieście, robiąc głupie żarty, dojdzie do poziomu, że zarabia 100 zł miesięcznie z reklam, to oznacza to, że przy dokładnie tych samych zasięgach, wyświetleniach i tak dalej, gdyby robił tematy biznesowe, to by z reklam miał już co najmniej tysiaka, a pewnie i dwa. Tak to działa. Dlatego też to, jak łatwo lub raczej jak trudno zarobić tysiak z reklam, to jest kwestia sporna, ponieważ ona zależy od wielu rzeczy, czyli choćby od tego, co robisz. Im bardziej twój content jest rozrywkowy, tym trudniej, tym bardziej on musi mieć szeroki zasięg, żeby to zadziałało. Im bardziej on jest niszowy, tym łatwiej. Także techniczny wręcz, można powiedzieć. Tak jak ten program, który jest mocno techniczny bardzo często. Więc, ale ogólnie rzecz biorąc, ten tysiak miesięcznie z reklam jest bardzo trudny, jest nieprzewidywalny, jest znacznie trudniejszy niż w akcjach. Bo w akcjach jednak jest 100 lat istnienia rynku, a nawet więcej. Są liczby, są wskaźniki, można coś przewidzieć, wiadomo ile trzeba wrzucić i tak dalej. Dopóki nie będzie jakiejś totalnej rozpierduchy światowej, to pewne założenia można czynić. Natomiast jak dziś zaczniesz kanał na YouTubie, nie masz żadnej gwarancji, że on zacznie działać, że on będzie zarabiać, że on będzie przynosić klientów i że model reklamowy w ogóle się utrzyma, bo kto wie, może kiedyś YouTube stwierdzi, że woli mieć model płatny za dostęp do YouTube'a niż za reklamę. No, nie wiadomo. Także jest to trudna rzecz. Plusy modelu YouTube'owego, że każdy może. Każdy może, tak? To nie jest jak telewizja, że trzeba mieć znajomości, trzeba się przespać z prezesem. Na YouTubie masz komórkę, włączasz, nagrywasz, wrzucasz. Nikt ci nie zabroni. No, chyba, że będziesz poruszać pewne tematy, które są ostatnio bardzo popularne, segregacyjne. Jak się sprzeciwstawisz segregacji, która ostatnio jest bardzo popularna w Europie, to wtedy nie można. Wtedy się różne rzeczy mogą wydarzać, jakieś ostrzeżenia się mogą pojawiać i tak dalej. Ale ogólnie w większości tematów możesz sobie zacząć gadać dziś, tu i teraz. Więc to jest na pewno duży plus, że to daje niewyobrażalną władzę w ręce małych jednostek, które do tej pory nie mogły się pokazać na przykład ze swoją sztuką, jak grają na gitarze, albo nie mogły edukować innych, bo nie były nauczycielami, a teraz mogą. Także to jest na pewno duży plus. Kolejny plus to jest nielimitowana kreatywność. Nielimitowana kreatywność, czyli na YouTubie możesz robić wszystko, co ci się żywnie podoba. Możesz stwierdzić któregoś dnia, weźmy Bentleya i zacznijmy robić wywiady z milionerami. No i można. I czemu nie? I wszystko można. Także to jest bardzo duży plus YouTube'a, więc kolejny plus, który za tym idzie, to jest niesamowita umiejętność. Uważam, że warto robić YouTube'a, nawet jeżeli nie chcesz na nim zarabiać. Tylko po to, żeby go robić, być może częściowo zbudować jakąś choćby małą markę osobistą i przede wszystkim, żeby ćwiczyć swoją umiejętność wystąpień publicznych, gadania do kamery i tak dalej, budować swoją pewność siebie, ponieważ to jest coś, co się przyda później w każdej innej dziedzinie życia. Nawet jak nie zarobisz na YouTubie, to dzięki temu doświadczeniu zarobisz później wiele razy. I to jest bardzo duży plus. No i kolejny jeszcze plus YouTube'a, zasięg na cały świat. Znowu, jak sobie wymyślisz, że chcesz mieć znajomych w Stanach Zjednoczonych, w Meksyku, w Hiszpanii i tak dalej, to sobie możesz zacząć robić YouTube'a czy TikToka, zacząć gadać. TikTok jest łatwiejszy, no bo tam się sprzedają nagrania 30-sekundowe. Nie trzeba od razu nagrywać 10-minutowych na YouTube'a. Także jest jeszcze łatwiej. Można sobie łatwiej scenariusz napisać, jak ktoś nie umie z głowy i gra. Także jest w jakimś sensie coraz prostsze to. No i potem nagle się okazuje, że faktycznie masz znajomych z Meksyku. Naprawdę tak to działa. Ja dzisiaj, mimo że ten kanał jest w Polsce, to gwarantuję, że jakbym wysłał info, że nie wiem, słuchajcie, jadę do Szkocji, czy jest ktoś z widzów w Szkocji, to byśmy sobie załatwili nocleg, obalili wspólne piwo i tak dalej. No i na 100% ktoś się zgłosi. Od razu informuję, nie jadę w najbliższym czasie do Szkocji, to był tylko przykład, żeby się ludzie nie zgłaszali w komentarzach. Tak czy inaczej, to jest bardzo fajne w budowaniu tej marki osobistej, niezależnie od zysku z reklam. Minus, żeby było, nie było tak kolorowo, poza tym, że oczywiście trudno dojść do dochodu pasywnego tutaj, minus jest taki, że YouTube w jakimś sensie jest twoim właścicielem. Czyli no niby jest wolność słowa, na pewno jest dużo większa niż w telewizji, tak? Bo ja nie mogę iść do telewizji i ogłaszać swoich przekonań, bo mnie tam po prostu nie przyjmą.
Natomiast w YouTubie mogę, więc na pewno jest to duży plus, ale nie mogę ogłaszać wszystkich swoich przekonań, ponieważ już miałem 4 blokady na YouTubie i wszystkie za ten sam temat. No, bo powiedziałem, że być może ludzie jak czegoś nie chcą, to nie powinni tego brać. Zwłaszcza jeżeli uważają, że to coś nie jest dokładnie przebadane i nie jest stuprocentowo bezpieczne dla ich zdrowia. Ci, którzy chcą, powinni to brać, a ci, którzy tego nie chcą, nie powinni. I za taki oto pogląd, często wygłaszany nawet nie moimi ustami, tylko gośćmi, ustami gości, których wywiadowałem, że tak powiem, przepytywałem, miałem 4 blokady na YouTubie, więc w jakim sensie można powiedzieć, że YouTube jest twoim właścicielem, czy tam TikTok. Mogą cię wyłączyć jak Donalda Trumpa, którego wyłączyli całkowicie. Także to jest minus, ale to nie jest wystarczający minus, żeby stwierdzić, że w takim razie to nie, to się obrażam i nie działam. Bardziej chodzi o to, żeby myśleć o zabezpieczaniu się, tak? Jakie są alternatywy? Jeśli faktycznie mnie wyłączą, to co? To czy przez ten cały czas budowałem bazę mailingową, czy byłem też w innych miejscach na Facebooku na przykład, żebym w razie czego mógł ogłosić, że mnie wyłączyli i teraz będę gdzieś indziej i tak dalej. Więc, ale jest to no, ogólny minus. No i kolejny minus, że to wymaga dużo umiejętności. Tak, bo kupienie akcji, nawet jak już ktoś zrobi to w taki głupi sposób, że mu kolega powiedział. Czyli słyszałeś, Wieczorek powiedział w filmie, że ma akcję Amiki. To znaczy, że na tym są miliardy do zarobienia w tydzień. Wchodzę w Amikę. To nawet gdybyś zrobił to w tak głupi, nieprofesjonalny sposób, no to co to wymaga za umiejętności? Założenie brokera, kliknięcie w zakup akcji. To jest 5 minut, uczysz się obsługi brokera i umiesz. Wiesz jak kupić, gotowe. Żadnych umiejętności. A YouTube... Żeby włączyć, to też nie trzeba mieć umiejętności, ale żeby gadać i to jeszcze gadać z sensem, to trzeba mieć po pierwsze umiejętności techniczne z twojej branży, czy tak jak ja prowadzę program o biznesie, to muszę coś wiedzieć o biznesie, wydaje mi się, że wiem parę rzeczy, no a po drugie musisz mieć umiejętności oratorskie, czyli musisz umieć gadać, żeby im się chciało cię słuchać lub jakieś pośrednie, czyli umiejętność tworzenia scenariusza, żebyś nawet nie umiejąc gadać, mógł to tak nagrać, żeby było fajnie. Cięcia, dużo ujęć i tak dalej i fajnie zbudowane zdania i tak dalej, więc to wymaga dużo umiejętności, to na pewno jest minus. Dobra, lecimy dalej. Programy partnerskie to jest sposób na zysk, dochód pasywny jak najbardziej. Za granicą są programy popularne typu Amazon, ale w Polsce mamy choćby BitBaya. BitBay, czyli największa polska giełda kryptowalutowa, polega to na tym. No, programy partnerskie ogólnie są proste jak konstrukcja CEPA. Natomiast niektóre z nich są jednorazowe i to nie jest dochód pasywny, a inne dają właśnie dochód pasywny. Jaka jest różnica? No taka, że w jednym programie partnerskim masz linka. Dajesz tego linka na swojego Facebooka, co oczywiście nie zadziała, bo tu trzeba mieć większy marketing. W każdym razie dajesz gdzieś linka, ktoś wchodzi w tego linka, kupuje, nie wiem, książkę. Albo szkolenie, albo coś tam z twojego polecenia i ty za to dostajesz na przykład 10 zł 20-50 i nic więcej. Takie programy partnerskie to nie jest dochód pasywny. Dochód pasywny jest w takich jak na przykład BitBay, że masz linka dla ludzi, żeby się rejestrowali w ogóle na tej giełdzie i ogłaszasz wszem i wobec w sposób inteligentny albo nieinteligentny, czyli spamując, że słuchajcie, polska giełda kryptowalut, chcecie kupić Bitcoina, to wchodźcie z tego linka. Wrzucasz tego linka, no i wchodzą i zaczynają kupować bitcoiny. I masz wtedy prowizję za każdym razem, gdy kupią. Czyli nie raz, tylko za każdym razem. Jeżeli oni za 3 miesiące znów kupią, za 5 miesięcy, za rok i za 3 lata kupią kolejne kryptowaluty, kolejne, czy to bitcoiny, czy inne, zawsze jakiś ułamek z tego trafia do twojej kieszeni. Wtedy to jest dochód pasywny, tak? Bo wykonałeś pracę raz, znalazłeś klientów raz, ale jesteś za nich wielokrotnie wynagradzany w przyszłości. I to mogą być fajne już pieniądze. Ja się kiedyś zarejestrowałem w BitBayu, poleciłem paru osobom, nawet więcej niż paru, no i rzeczywiście do dziś tak naprawdę coś tam spływa, jakieś tam środki. No nie są to kosmiczne pieniądze i raczej to 1000 miesięcznie nie jest chyba, bo nawet dokładnie nie pamiętam. Niemniej jednak, zresztą nawet tego nie za bardzo to sprawdzam, dlatego że to wpływa w tych kryptowalutach, tak? Czyli ktoś kupi bitcoina, to ty dostajesz ułamek bitcoina. A że ja tego nie sprzedaję, no to też za bardzo nie patrzę na wartość tego aktualną, bo to mnie średnio interesuje. W każdym razie
To jest jeden z przykładów programów partnerskich. Jak sobie wpiszesz w Google programy partnerskie i tak dalej, znajdziesz różne katalogi, opcje i trzeba sprawdzić. Programy partnerskie nawet można stworzyć. W sensie, nie tylko mówię o tym, że jak masz swój biznes, to warto, żebyś to zrobił. Ja znam na przykład architektów, którzy notorycznie mają swój program partnerski, taki wielokrotny, można powiedzieć, że oni mają deala, tak, z producentem stołów, z jakimś tam gościem, który zakłada folie grzewcze, z jakimś typem od studni głębinowych i oni wszyscy nawzajem, taka jedna wielka klika, jeden wielki ukryty program partnerski, czyli architekt mówi, polecam kupić lampę tam i tam, bo tam są dobre lampy. No i tak naprawdę ty masz specjalne hasło, na hasło architekt. Kupujesz tam tę lampę 5% taniej, a tamten sprzedający wie, że na hasło architekt ma jeszcze 5% odpalić architektowi. Także tak działają programy partnerskie. Tylko że tu akurat ten przykład, który dałem, to jest bardziej dochód aktywny niż pasywny, bo raczej nie będzie to działać w nieskończoność. Za 3 lata, jak pójdziesz w tym sklepie kupić lampę, to pewnie już to samo hasło nie będzie działało i tak dalej. Nieważne. Ważne jest to, że programów partnerskich jest u nas dostatek. Możesz zarówno w swojej firmie zamontować program partnerski, jak i stworzyć z kimś. Mi się zdarzyło nieraz stworzyć z kimś program partnerski, czyli powiedziałem, słuchajcie, macie fajną usługę, podoba mi się, a ludzie często nas pytają o coś podobnego. Może zatem dogadamy się, że ja polecę Was moim klientom. No i tyle, a Wy mi będziecie za to wypłacać co miesiąc jakąś kwotę, jeżeli ten klient będzie stałym klientem. I w zasadzie zdarzyło mi się to zrobić parę razy i chyba zawsze w taki sposób. Czyli bardzo rzadko wchodzę w deale jakieś takie, że jednorazowa akcja, strzał i już. Dużo bardziej wolę właśnie coś, co da pieniądze miesiąc w miesiąc, nieskończoność. Tak to działa fajnie, więc możesz nawet wymyślić, dogadać się z jakąś firmą, która coś sprzedaje, coś produkuje, po to, żeby co miesiąc wypłacać pieniądze. No i teraz, czy łatwo zacząć? No zacząć bardzo łatwo, tak? Szukasz programów partnerskich, rejestrujesz się, zazwyczaj w parę minut możesz już udostępniać jakiegoś linka polecającego. Trochę dłużej jest, jeśli ty musisz z kimś wymyślić program partnerski, czyli dogadać się z jakąś firmą, po to, żeby polecać ich usługi. W każdym razie rozpoczęcie jest bardzo proste. Czy łatwo jest zarobić 1000 miesięcznie? No nie. Oczywiście, że nie. To jest tak naprawdę znowu spora aktywność, dużo rzeczy trzeba zrobić, narobić się. Zanim będzie 1000 miesięcznie z programów partnerskich, to prawdopodobnie będzie oznaczało, że masz kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie z innych rzeczy około tematycznych. Tak? Czy dajmy na to, jeżeli masz z programu partnerskiego na YouTube 1000 miesięcznie, czyli robisz jakiegoś YouTube'a, coś tam promujesz, o czymś tam gadasz i polecasz czyjeś produkty i masz z tego 1000 miesięcznie, to prawdopodobnie z innych tematów, na przykład z własnych produktów, już zarabiasz na tym etapie kilkanaście albo kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie. Taka jest mała skala przełożenia programów partnerskich. Więc programy partnerskie z założenia są tylko jako dodatek. Oczywiście są wyjątki. Są ludzie, którzy robią programy partnerskie na pełen etat. Zakładają jakieś strony, robią im marketing, reklamę płatną, bezpłatną, SEO i tak dalej. I tacy ludzie rzeczywiście potrafią wyciągnąć dziesiątki tysięcy miesięcznie z tego. Natomiast to już jest normalny biznes. Tu nie możemy mówić o tym, że to jest dochód pasywny. Dochód pasywny to jest na zasadzie, tak jak w moim wypadku, tak? Ja robię swoje biznesy, robię ten kanał, gdzie dzielę się wiedzą biznesową i co jakiś czas wspomnę, że mamy też coś tam. Na przykład dla mnie w jakim sensie już jest dochodem pasywnym Miś Ekspertuś, ponieważ ja go nie tworzę, ja go nie piszę, ja go nawet nie wydaję, w sensie moje wydawnictwo go wydaje, no ale ja nie robię tych rysunków, ja nie robię składu, korekty i tak dalej. W zasadzie moje zadanie polega na tym, żeby powiedzieć, potrzebujemy trzecią część, bo te Misie Ekspertusie tak dobrze chodzą i tak się ludziom podobają, że musimy jechać dalej. Także róbcie trzecią część. I tu się moja rola kończy. I to jest teraz program partnerski, by polegał na tym, że przy okazji, robiąc te wszystkie rzeczy, mówię, słuchajcie, jest nowy Misie Ekspertuś, albo mamy na przykład, jeżeli chcesz założyć spółkę, potrzebujesz księgowego, to masz linka pod tym nagraniem. I to jest prawda, bo masz linka pod tym nagraniem. To jest dochód pasywny dodatkowy taki, tak? Czyli przy okazji wspominam jako dodatkowa rzecz, jakiś klient się znajdzie, skorzysta z tego księgowego, którego my polecamy, a z którym już też dłuższy czas współpracujemy, więc też uważamy, że warto go polecać.
No i tyle, jakiś tam grosz dodatkowy wpadnie, nie ma problemu, wszyscy zadowoleni, klient ma rozwiązany problem, bo znalazł księgowego i gra. Czyli programy partnerskie jako dochód pasywny, typowo dodatkowy do tych aktywnych, którymi się zajmujesz na co dzień. Także jest poziom trudności niełatwy. Plusy. Plusy programów partnerskich jest taki, że możesz właśnie znaleźć te z wieczną prowizją, jak choćby ten wskazany BitBay, zamiast takich jednorazowo płatnych. Kolejny plus to jest duża swoboda polecania, tak? Czyli sam sobie możesz wymyślić. Czyli masz tu linka partnerskiego z BitBaya, no i co? I sam wymyślasz, co z tym zrobisz. Czy założysz sobie bloga o kryptowalutach, czy założysz kanał o kryptowalutach, czy będziesz raczej płacić innym kanałom kryptowalutowym za jednorazową reklamę twojego linka, albo żeby w ogóle być sponsorem ich kanału i oni, żeby za każdym razem twojego linka dawali. Czy może za granicą będziesz polecać tą polską giełdę, która ma 8 wersji językowych, czy ileś, nawet już pewnie więcej. Wszystko możesz wymyślić, tak? To jest fajne. To jest tak jak na YouTubie, że możesz wymyślić wszystko. Co ci przyjdzie do głowy na polecanie, co oczywiście jest legalne i nie jest wtrętnym spamem, to możesz uskuteczniać. Także na pewno to jest duży plus. Minus, nie masz wpływu na produkt. Nie masz wpływu na produkt, czyli jeżeli ja poleciłem kiedyś BitBaya, a później BitBay na przykład wprowadził jakąś kryptowalutę, którą ja uważałem za chłam, a było tak, już nie pamiętam, co to było, ale oni kiedyś wprowadzili chyba jakieś futurocoina i stwierdziłem, kurczę, no i co teraz? I byłem bardzo zawiedziony, ale nie masz na to wpływu przy programach partnerskich. No, nic z tym specjalnie nie zrobisz, co to tam się dzieje. Tak samo jak przy reklamach zresztą często nie masz wpływu. Na przykład jak my mamy reklamy YouTube'owe włączone, to też czasem ludzie piszą w komentarzach, ja pierdzielę, Wieczorek gada w każdym odcinku, że jest przeciwnikiem kredytów, że nie brać kredytów, wciąć karty kredytowe, a przed filmem Wieczorka się włączyła reklama YouTube'owa o kredytach, że bierzcie nową super turbo pożyczkę. No to jest ten minus, że nie ma na to wpływu, co tam w tych reklamach jest i to samo w programach partnerskich, że w którymś momencie no coś tam polecają, no i tyle. I tak samo jeżeli ja polecam księgowego, trochę muszę brać na klatę jakieś ewentualne problemy, tak? Czyli że zgłosi się ktoś, kto powie, kurczę, ten księgowy się do mnie nie odezwał albo zawalił coś, a ty mi go poleciłeś. No dlatego też rzadko coś polecam, bo wcześniej robię bardzo duże sprawdzanie, czy to, co polecam, czy to, co bym polecił, jest naprawdę dobre, żeby nie zepsuć sobie też marki. Także w sumie księgowość to jest jedna z nielicznych rzeczy, które polecam, no bo tyle rzeczy odrzuciłem już w przeszłości, że szok. Także to jest na pewno minus programów partnerskich, że nie masz znowu wpływu na to, co się tam dzieje, czy to coś nowego wprowadzą. Kolejna rzecz, cyfrowy produkt. Czy tworzysz na przykład szkolenie albo jakiegoś e-booka i tak dalej i zarabiasz na nim wiele razy, tak? Bo raz zainwestowałeś 10, 20, 100, 300 godzin, żeby to stworzyć, a potem już na tym zarabiasz wielokrotnie, nawet przez 10 lat. Łatwość rozpoczęcia bardzo duża, tak? Ponieważ e-booka możesz zacząć pisać teraz, w tym momencie albo po tym nagraniu. Możesz odpalić Worda, zacząć pisać. Kurs wideo możesz zacząć nagrywać od razu, ustawić smartfona, ubrać się ładnie i zacząć mówić. Oczywiście przesadzam z tą łatwością, bo żeby to było jakościowe, żeby to było dobre, to zazwyczaj trzeba zrobić jakiś research, analizę, przeczytać parę książek, obejrzeć tony materiałów na YouTubie, często zagranicznym, bo na polskim może czegoś nie być, takiej wiedzy w ogóle może nie być, albo trzeba coś sprawdzić, przebadać, doczytać. Jasne. Natomiast dalej, porównując to do niektórych form dochodu pasywnego jak nieruchomości, to jest super łatwe. Dosłownie jak się uprzesz, to za tydzień możesz zacząć sprzedawać swój pierwszy wideokurs albo e-booka. Tydzień. A czy za tydzień możesz kupić pierwszą nieruchomość? No nawet jeżeli dziś powiesz sprzedającemu, że kupujesz, to prawdopodobnie tydzień to będzie zajmowała sama finalizacja, zanim notariusz, zanim kwity, zanim świadectwa energetyczne, jeśli się w ogóle da, cudawianki i to wszystko zakładając, że masz pieniądze na to, tak? A jakbyś kupował na kredyt, no to wiadomo, miesiąc co najmniej. Także tak to działa. Więc łatwość rozpoczęcia produktu cyfrowego bardzo duża. A łatwość zarobienia tysiaka miesięcznie uważam, że relatywnie łatwo jest. Relatywnie jest łatwo, zwłaszcza porównując do tych poprzednich rzeczy.
Na pewno uważam, że jest łatwiej zarabiać 1000 zł na produktach multimedialnych niż na akcjach. Znacznie łatwiej jest. Wielokrotnie łatwiej. Oczywiście, to też wymaga marketingu, działania, jasne. Ale jeżeli mówimy o takim, że masz produkt za tysiaka, tak? I robisz jakiś tam marketing dalej, robisz swoje rzeczy, ale w którymś momencie już masz jakiś tam zasięg, bo masz albo grupę na fejsie, albo tam Instagrama, albo jakiegoś YouTube'a, TikToka, to żeby jeden klient miesięcznie wchodził sam, bez twojej jakiejkolwiek aktywności, wyjeżdżasz na wczasy, olałeś kanał, to naprawdę to za kilkanaście tygodni jesteś w stanie dojść do tego poziomu. Kilkanaście tygodni. I to jest jedna z łatwiejszych form tym samym. Czyli produkt cyfrowy uważam za rzecz genialną. My na przykład mamy produkt cyfrowy sekretyspółek.pl. To jest mega platforma o spółkach. Te rzeczy się dezaktualizują, więc ona wymaga aktualizacji, wymaga jakiejś tam pracy dodatkowej. Natomiast ja tego nie tykam osobiście, ponieważ tam wszystko się dzieje. Wiadomo, kto ma tworzyć te materiały, kto je ma dogrywać. Tam są fachowcy, więc ja się nie będę udzielać w tematach, które są bardzo, bardzo techniczne i muszą być podane bezbłędnie. Także są wynajęci fachowcy, oni wiedzą, co jakiś czas mają coś dograć, wystawiają wtedy fakturę. Naprawdę mega dobry produkt za jednorazową płatność. No i choćbym chciał na tym produkcie nie zarobić, to się nie da. Zwłaszcza Nowy Ład tutaj pomaga, bo się okazuje na przykład, że jak tylko znowu ogłosili kolejne szczegóły Nowego Ładu, to my od razu mieliśmy kilkadziesiąt zamówień w 3 dni nowych. No bo ludzie weszli i stwierdzili, kurczę, no trzeba się dowiedzieć, jak te spółki będą działać, skoro w Nowym Ładzie ewidentnie już JDG w innej formie niż na ryczałcie nie będzie miała żadnego sensu, bo to już będzie samobójstwo. Już tylko zostanie jednoosobowa działalność na ryczałcie i spółka ZO. To są w zasadzie jedyne dwie formy prowadzenia działalności w tym kraju, które będą miały sens. Przynajmniej na to na ten moment wygląda, bo to jeszcze nie jest wszystko ostateczne. No i nagle się okazuje, że nie zrobię nic. Tak naprawdę cały marketing mi zrobili politycy, bo ogłosili jakieś kosmiczne przepisy, które spowodowały, że ludzie sięgnęli po naszą platformę Sekrety Spółek, po wszystkie rzeczy, które tam są. Ona też oczywiście będzie aktualizowana, potem jak już będzie Nowy Ład wejdzie, to znowu tam dojdzie kilkadziesiąt kolejnych materiałów i tak dalej. Natomiast dla mnie osobiście, jak tak do tego podchodzimy, to jest to dochód stuprocentowo pasywny. Więc, żeby jedna osoba miesięcznie tego nie kupiła, to musiałbym się postarać, to musiałbym chyba mówić ludziom, że nie kupujcie tego, bo nie wiem, bo tam gryzą. Więc, i nawet jakbym tak powiedział, to jedna osoba w miesiącu by pomyślała, a on się tak przekomarza, to właśnie kupię. Także tak to działa. Także jeżeli mówimy o produktach cyfrowych, to jest to jeden z łatwiejszych pomysłów na dochód pasywny. Na początku on oczywiście jest aktywny, bo je promujesz, robisz sobie marketing i tak dalej, a w którymś momencie to jest bardzo pasywne. Ja znam człowieka, który ma swój kanał na YouTubie, ma tam kilkadziesiąt tysięcy subskrypcji. No nie podam nazwiska, bo w sumie go nie zapytałem, czy by sobie życzył. W każdym razie on ma jakiś taki kurs, nawet nie mogę powiedzieć o czym, bo to bym naprowadzał na konkretną osobę. Więc ma taki kurs odnośnie ważnego zakupu w życiu. Tak, czyli albo to dotyczy zakupu nieruchomości, albo to dotyczy zakupu samochodu, nie powiem, bo to nie jest istotne. W każdym razie ten kurs kosztuje chyba 300 zł, tak mi się wydaje. I gość go nie promuje wcale. W sensie robi inne rzeczy, ma swoje inne produkty i ma ten kurs na swojej stronie. Czyli tam na swojej stronie ma jakieś tam bloga, różne tam inne rzeczy i ma też kurs, jak powinno się inwestować w tę rzecz. Jak chcesz, to kup. I to jest wszystko. Czasem w swoim nagraniu na YouTube on wspomni, że mam taki kurs i tak dalej. Ale to nie jest aktywne działanie. On aktywnie robi zupełnie coś innego. Aktywnie dostarcza wiedzę swoim słuchaczom, widzom. Aktywnie pisze książki. Aktywnie robi inne rzeczy w tym momencie. Natomiast ten kurs został stworzony tam 2-3 lata temu i on go nie dotyka nawet. I wiem, no bo się z nim dobrze znam, że ten kurs mu przynosi między 30 a 40 tysięcy złotych miesięcznie. I to nie jest odosobniony przypadek. Ja takich ludzi znam, no, rąk mi nie wystarczy, żeby policzyć tak na szybko w samej Polsce. A niektórzy się kitrają, tak? Niektórzy się nie przyznają, ile tam zarabiają na tych swoich różnych materiałach, więc naprawdę, porównując to do ludzi, których znam, którzy zarabiają na akcjach tysiaka miesięcznie, no to pewnie jakiś znam. Też się ludzie oczywiście z tym nie obnoszą aż tak. Natomiast pewnie jakiś znam. Jednakowoż uważam, że
na produktach cyfrowych jest dużo, dużo łatwiej. Niektóre mogą być turboniszowe. Na przykład kiedyś był case taki, że ktoś napisał książkę o inteligentnym domu, sprzedawał ją chyba za 200 zł i pamiętam, że ta osoba zarabiała też kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie na tej książce. Raz napisanej, raz zrobionej, ale no postawili stronę, bloga, promowało się to i gra. Więc produkty cyfrowe to na pewno jest bardzo dobra rzecz. No i jaki jest plus? Że robisz coś dobrego. Jeżeli oczywiście robisz coś dobrego, tak? Bo są różne produkty cyfrowe w internetach, niektóre są głupie, niektóre są naciągactwem, niektóre są o niczym, tak? Czyli jak być wiecznie szczęśliwym? Nie mówię, że to jest zły temat, ale on jest tak trudny, że naprawdę no, trzeba być mega dobry. Jak sobie tak zastanawiam się, od kogo bym kupił taki kurs, jak być szczęśliwym człowiekiem, to chyba od Beaty Pawlikowskiej tylko. Tak sobie myślę. W każdym razie, więc są różne rzeczy w internetach, natomiast zakładam, że ty jako człowiek twardo stąpający po ziemi, jak zrobisz produkt, e-book albo wideokurs, czy jakąś platformę edukacyjną, to zrobisz coś dobrego, coś, co ludziom pomaga, czyli będzie korzystne. Czyli nie tam jak sfałszować zdolność kredytową, żeby później inwestować ryzykując pod korek, tylko że zrobisz coś naprawdę korzystnego. Bo jak my mamy te sekrety spółek na przykład, no to wiemy, że robimy coś korzystnego, bo człowiek wchodzi tam, na początku jest kompletnie zielony, bo całe życie robił, albo nie miał firmy, albo robił jednoosobową działalność, więc dla niego spółka to jest jak czarna magia i idzie tam sobie krok po kroku, przegląda i nagle zaczyna kumać. Kurczę, to jest prostsze niż mi się wszystko wydawało. Ten człowiek nie dość, że będzie wkrótce prowadzić bezpieczniej firmę, bo on w końcu założy tą swoją spółkę, więc będzie dużo bezpieczniejszy, dużo bardziej odporny na różne zawirowania, to jeszcze będzie płacić mniejsze podatki i przestanie płacić ZUS. To jest jedno wielkie dobro. I to jest fajne, jakie to jest pocieszające, że robisz coś naprawdę dobrego. I każdy z was ma coś takiego w zanadrzu, że mógłby się dzielić czymś fajnym, tak? Bo jesteś specem od gry na gitarze, możesz zrobić platformę do nauki, wrzucać jakieś tam nuty albo inne triki, akordy i robisz coś dobrego, bo ktoś swoją platformą będzie ćwiczyć, uczyć się, tak? Ja wiem na przykład, że jak my mamy Instytut Lingwistyki, no to tam ludzie wbijają, uczą się języków, no i potem umieją te języki, będzie im łatwiej żyć, będą więcej zarabiać, będą poznawać obcokrajowców, będzie po prostu fajniej. I tyle. Także to jest mega plus produktów multimedialnych, że tutaj robisz coś dobrego dla społeczeństwa i drugi plus, że możesz, a nawet powinieneś działać z pasją. No bo sam sobie wybierasz, co robisz. Dlaczego ja prowadzę Instytut Lingwistyki? Bo mnie kręcą języki obce. Dlaczego robię wywiady z milionerami w Bentleyu? Ponieważ kręcą mnie milionerzy, chcę poznawać ich wiedzę, od zawsze interesuję się biznesem i zarabianiem pieniędzy, więc siłą rzeczy, nawet gdyby nikt tego programu nie oglądał, eksperta w Bentleyu, to ja i tak bym go kręcił po prostu. Po to tylko, żeby mieć pretekst na spotkanie się z ludźmi tego pokroju, jak Rafał Brzoska choćby. Także tak to działa, więc zarabiasz na swojej pasji. Coś tam umiesz, grasz na skrzypcach, albo jesteś mega joginem, albo organizujesz maratony, robisz produkt, zarabiasz na pasji. Także i co za tym idzie, masz 100% wpływu na ten produkt. Tutaj już w przeciwieństwie do programów partnerskich czy do reklam YouTube'a, jak coś ci się nie podoba, to wywalasz. Ja jestem pod tym kątem akurat dość problematyczny, jak już mówimy o dochodzie pasywnym, bo ja tak dużo czytam, rozwijam się, oglądam, że bardzo szybko przestaję być zadowolony z tego, co zrobiłem na przykład 2 lata temu. Więc ja na bieżąco usuwam swoje stare rzeczy. Niektórzy się w tym doszukują spisku, że usuwa, może tam coś robił, jakieś wały i tak dalej, że nie ma materiału wieczorka sprzed 10 lat w internecie. No jakieś się tam zawsze znajdą, natomiast ja je usuwam dlatego, że ja jestem z nich niezadowolony już, no bo dziś bym te same rzeczy powiedział inaczej, rozwinąłbym o 5 kolejnych kroków, już więcej rozumiem i tak dalej. Dlatego też, ale w przypadku produktów cyfrowych mogę sobie tak zrobić. Nie ma najmniejszego problemu. Jak mamy na przykład Instytut Lingwistyki, w którymś momencie stwierdzę, kurczę, poznałem 4 nowe, super tajne, tybetańskie techniki nauki języków, które spowodują, że zamiast 3 miesiące można się nauczyć w 2 tygodnie, to wywalę całą platformę instytutową, mimo że tam są 1000 materiałów, i wstawię wszystko na nowo. I wydam kupę kasy, żeby fachowi lektorzy nagrali to teraz metodą tybetańską.
No i tyle. Wiele razy takie rewolucje przechodzimy na naszych platformach, jak czegoś się dowiemy znowu. No ale właśnie, możemy. To jest właśnie fajne przy produktach cyfrowych. 100% wpływu na Twój produkt. A minus? Konieczność budowy marki. Tak, ponieważ żeby ktoś kupił od Ciebie produkt, to musi Ci ufać. A żeby Ci ufał, no to Ty musisz pokazać albo swoją twarz, albo jakoś swoją personę, tak? Bo fil konieczny na przykład, jak mówię o inwestowaniu w kryptowaluty, no to jest w masce zawsze, albo nawet go nie ma, tylko pokazuje ekran, więc to jest, można powiedzieć, jakaś taka persona, postać. Ale większość ludzi jednak potrzebuje pokazać swoją twarz, no nie będą wszyscy nagle nagrywać w maskach albo w kaskach, bo to się tak też nie da, więc to jest w jakimś sensie minus, to jest oczywiście też plus, bo taka marka to potem jest więcej warta niż najdroższe nieruchomości. Natomiast jest to w jakimś sensie też minus, że potem na przykład jesteś rozpoznawalny, jest to jakaś odpowiedzialność taka duża, bo będziesz też atakowany z nazwiska wtedy. Tak? Jak ktoś jest właścicielem wielkiej firmy, przejeżdżamy koło salonu Opla, komuś się Corsa zepsuje, to mówi, o, wstrętny Opel, sprzedali mi Corsę i już się zepsuła. No i co? I nic. Ponieważ to jest marka Opel, ona tam ma strategie brandingowe, ona wyda potem kasę, żeby poprawić opinię i tak dalej. Nigdy ta informacja zwrotna najprawdopodobniej nawet nie dotrze do właściciela firmy Opel. Natomiast jak Ty sprzedajesz kursy online, to sprzedajesz to pod swoją twarzą, pod swoim nazwiskiem i wtedy hejt będzie w Ciebie. To Ty zrobiłeś źle, to Ty zawaliłeś. Prawdopodobnie usłyszysz takie rzeczy, znaczy na pewno usłyszysz takie rzeczy, czy przeczytasz, jak nawet jak będziesz wszystko robić idealnie, to i tak Ci dowalą, no bo tak po prostu jest. Zawsze tak to w przyrodzie jest, że samiec alfa jest od czasu do czasu atakowana przez betę i omegę, które by chciały też być alfą. I polega to na podgryzaniu. No, no tak, tak to działa, no. Jest alfa, musi być beta w pobliżu. Więc to jest w jakimś sensie minus, tak? Że trzeba to wziąć na klatę. Ja znam osoby, które zrezygnowały, miały świetny talent do przekazywania wiedzy, potrafią się tą wiedzą dzielić, ale raz przeczytały pod swoim filmikiem komentarz typu kolejny nauczyciel z internetu, albo jakiś coach, albo coś tam i zrezygnowały, bo je to zabolało za bardzo. Mimo, że robiły coś naprawdę dobrego. Także jest to minus, że trzeba wchodzić, że tak powiem, z metaforycznymi jajami w to, bo to Twoim nazwiskiem podpisujesz się pod tym, co tam się będzie działo. I to Twoje nazwisko będzie też obiektem ataku. No i konieczność aktualizacji kursów online to jest też taki minus, czyli że jest to niby dochód pasywny, ale czasem bywa aktywny, bo od czasu do czasu coś trzeba zaktualizować. Oczywiście to wszystko zależy jeszcze od tego, co sprzedajesz, no bo wiadomo, że jak my mamy ten kurs wspomniany Sekrety Spółek, no to on będzie musiał być aktualizowany co parę miesięcy w nieskończoność. No musi tak być, bo to jest prawo spółek, ono się ciągle zmienia. Co roku jest nowe. Natomiast jak Ty uczysz gry na gitarze, no to wiadomo, że no co, no jak nagrasz ten kurs, to za rok i dwa dalej tak samo się będzie grało prawdopodobnie na gitarze, więc jedyna aktualizacja to, że dodasz może nowe utwory, które wtedy powstaną, żeby ludzie mieli coś na czasie. I tyle. Natomiast no, ktoś może powiedzieć, że to jest minus, że tu niby dochód pasywny, ale jednak coś tam trzeba zrobić. Natomiast w każdym dochodzie pasywnym coś robić trzeba. Zawsze coś trzeba robić, więc dochód pasywny w definicji to nie jest coś, że nie robisz nic, tylko że robisz bardzo, bardzo mało. Bardziej się zajmujesz doglądaniem niż i trzymaniem pieczy tak zwanym, niż konkretnym tam zapierniczaniem. Dobra, czyli cyfrowy produkt, nagadałem się długo, ponieważ uważam, że to jest jeden z lepszych pomysłów. Kolejny patent to jest biznes typu MLM, multilevel marketing albo network marketing. Niektórzy nawet nie wiedzą, co to jest, to sobie mogą wpisać. W uproszczeniu, ponieważ różne są mity na ten temat i od bardzo ekstremalnych, że MLM-y to są jakieś piramidy finansowe, co nie jest prawdą. Piramidy finansowe to są piramidy finansowe, a MLM-y to są MLM-y. Po inne tam ekstrema na zasadzie MLM to jest jedyny słuszny rodzaj biznesu, co też jest gromką bzdurą. MLM, biznes jak biznes, polega na tak naprawdę. Często ludzie z MLM-u nawet nie rozumieją tego, co ja teraz powiem. MLM to jest wielopoziomowy internetowy program partnerski. Czyli MLM polega na tym, na tym samym co program partnerski, czyli że znajdujesz klienta albo przez linka, albo sam go rejestrujesz, możesz go nawet na żywo przy kawie zarejestrować, do sklepu internetowego jakiejś firmy, zwał jak zwał, czy ona się nazywa Amway, FM World, czy Prove, czy
Savre, czy tam Duolife, obojętnie, jest tych firm napęczki. Wszystko się sprowadza do tego, żeby w internecie do sklepu tej firmy zarejestrować człowieka i od tego momentu on zawsze jak będzie robić zakupy, ty masz z tego prowizję. Z jedyną różnicą, wadą lub przewagą wobec programów partnerskich, że on jest wielopoziomowy. Czyli jeżeli ty zarejestrowałeś Stefana, to za każdym razem jak Stefan kupi suplementy diety z firmy Duolife albo perfumy z firmy FM World, za każdym razem jak on sam już kupuje w swoim sklepie, ty tego nie tykasz już, to ty masz z tego prowizję. Natomiast jak Stefan pójdzie na kawę ze swoim kolegą Andrzejem i go też zapisze, to ty z zakupów Andrzeja też masz prowizję. Jak Andrzej sobie kupi też perfumki albo kupi sobie też suplemenciki, to ty też masz prowizję. Dlaczego? Ponieważ Andrzeja nigdy by w tym sklepie nie było, gdybyś ty wcześniej nie zaprosił tam Stefana. I ta konstrukcja powoduje, że często MLM jest atakowany jako piramida. Bo dlaczego ty masz mieć pieniądze z jakiegoś tam Andrzeja, którego ty nawet nie znasz? Bo ty zaprosiłeś Stefana, Stefan zaprosił Andrzeja. Ty masz pieniądze z zakupów Andrzeja. No, dlatego, że tak sobie wymyśliła firma. Uznała to za dobry model, bo wtedy ty masz większą motywację, żeby pójść ze Stefanem na kawę i powiedzieć mu, słuchaj, dzwoń do Andrzeja, zaprośmy też Andrzeja. Bo ty masz w tym interes, więc działa kapitalizm. Jak masz interes, to się bardziej starasz i działasz. A jak nie masz interesu, to lejesz na to. Więc bardziej chcesz pomóc temu człowiekowi. Także tak działa MLM. Wszystkie te historie z jednej strony, że to piramidy, naganianie, oszustwo. Bzdura. I tak samo z drugiej strony, że to jakiś niesamowicie wysublimowany biznes, cudawianki. Nie. To jest zwykły sklep internetowy, do którego zapisujesz ludzi. Albo przez neta, albo przez Facebooka, albo przez spotkanie na żywo, na kawie, w McDonaldzie, gdziekolwiek, jak sobie wymyślisz, albo na chatę komuś idziesz i go zapisujesz, po czym on zapisuje kolejne osoby, z których to zakupów też masz prowizję. Nie ma tu piramidy finansowej, ponieważ nie sprzedajecie finansów, tak? Czyli to nie jest tak, że ty wpłacasz, potem ten zysk ma, ten ma zysk z twoich wpłat, a tamten z jego wpłat, jak w ZUS-ie. I często ludzie to mylą, tak? Bo wbijają jakieś piramidy, gdzie wchodzą jakieś tam daskoiny, tak? Jakieś kryptowaluta, ale tak naprawdę to jakiś pakiet jest i z tego pakietu ktoś ma płacone. Widać, że szemrane śmierdzi wałem na kilometr. Ale nie porównujmy tego do firm, prawdziwych firm MLM, gdzie są produkty i że jak ludzie kupują te produkty, to ktoś ma z tego prowizję, jak nie kupują, to nie ma nikt z tego prowizji, czyli to towar zarabia. To jest klasyczny, wtedy normalny, kapitalistyczny, zdrowy biznes. I tak działa biznes właśnie MLM, czyli wielopoziomowy program partnerski. I teraz, czy łatwo zacząć? Bardzo łatwo, ponieważ wbijasz na internety, nawet możesz wejść na grupę na Facebooku albo napisać w komentarzach, powiedzieć, że chcę zacząć w MLM-ie. Akurat MLM-owcy są bardzo tacy, oni są trochę jak kot. Im się tak ucho podnosi. Oni są. Gwarantuję ci, jak napiszesz w komentarzu, że chcesz zacząć w MLM-ie, czy ktoś coś poleci, to będziesz mieć 15 odpowiedzi. Od razu, chodź do mnie, chodź do mnie, chodź do mnie. Dlaczego? Ponieważ no to jest aktywna forma marketingu. Jedna z. Także będą szukać. Przez to zresztą czasem MLM ma złą opinię, no bo mówią, a kurczę, to są ci, co właśnie są wszędzie. Oni wszędzie w komentarzach, w każdej grupie poznajomych chodzą i tak dalej. No szukają, zwłaszcza jeżeli nie mają lepszych pomysłów, bo są lepsze pomysły, tak? Można budować markę osobistą i później w oparciu o tą markę rozwinąć sobie całą strukturę w MLM-ie. To trochę trwa, ale jest dużo bardziej skuteczne i na pewno mniej kontrowersyjne niż chodźcie rodzino, wpiszę was wszystkich do mojej firmy. W każdym razie, oni są. Są i możesz w komentarzu, jak chcesz spróbować, to się rozejrzeć. Więc łatwość rozpoczęcia jest gigantyczna. Masz kilkadziesiąt co najmniej firm tego typu w Polsce, w zależności co tam wolisz, czy kosmetyki, czy suplementy diety, czy jakieś tam inne produkty. Wybierać możesz dowoli. Ważne, żebyś wybrał też fajny team, bo to jest często w MLM-ach ważniejsze niż sam produkt nawet. A w zasadzie może równoważne. W każdym razie, czyli musisz sobie znaleźć kogoś naprawdę dobrego, kto cię nauczy, wprowadzi, zrobi to dobrze, bo to też nie jest takie proste. W MLM-ie jest przekrój społeczeństwa, więc są tam ludzie zarówno bardzo dobrzy, jak i straszni. I trafić do grupy strasznego oznacza problemy. Więc
No, warto poszukać jednak sensownego tak zwanego lidera, który Ci tam wdroży. W każdym razie łatwość rozpoczęcia jest banalnie prosta. Zazwyczaj do MLM-u się wchodzi, kupując pierwsze produkty za tam kilkadziesiąt złotych, czasem za 200, 300, no jakieś symboliczne pieniądze, tak? Porównując do otworzenia firmy, no mimo że w Polsce znowu aż tak trudno się firmy nie otwiera, no ale nawet jak założysz za parę stów spółkę, to później jednak masz koszt księgowości, inwestycja w marketing, inne rzeczy, a w MLM-ie za 200 kupujesz produkty i już sobie możesz działać tam, czy za 500. Więc śmiesznie łatwo jest zacząć. Także to na pewno. 1000 zł miesięcznie. Czy łatwo jest zarabiać w MLM-ie? No bo koncepcja MLM-u jest taka, że to może być dochód pasywny, tak? Że ci ludzie sami w swoich domach potem zamawiają te produkty, ty masz z tego kasę. Więc czy jest łatwo zarobić 1000 miesięcznie? Uważam pasywnego, czyli nie na sprzedaży produktów. Bo można też w MLM-ie bezpośrednio sprzedawać produkty. Bierzesz jakieś perfumy, idziesz po koleżankach i sprzedajesz im te perfumy, masz z tego większy zysk, ale aktywny. Tego nie liczę tutaj, bo to jest nie o tym odcinek. Natomiast pasywnie uważam, że bardzo trudno. Niestety, ale to trzeba sobie powiedzieć wprost. 1000 zł pasywnego dochodu w MLM-ie, to naprawdę uważam, że w Polsce no pewnie, na pewno ponad 100 osób ma. Tylko że w Polsce w MLM-ie zapisany jest, no nie wiem, 800 tysięcy osób? Milion? Oczywiście zapisanych to nie oznacza działających, bo to też jest częsty mit, że ktoś powie, a tak mało ludzi w MLM-ach zarabia poważne pieniądze i tak dalej, ale większość ludzi w MLM-ie nic nie działa, no zapisują się, kupują sobie produkty, tam cioci coś wspomną o tych produktach i tyle, więc to też nie przesadzajmy. Tak czy inaczej, relatywnie, a nawet bardzo trudno obiektywnie mieć 1000 miesięcznie pasywnego dochodu. Czy to możliwe? Jest to możliwe. Znam mnóstwo osób, które... No, dobra, mnóstwo popłynąłem. Relatywne mnóstwo, czyli tak, znam kilkanaście, może kilkadziesiąt osób, które taki dochód mają. Rzeczywiście, że nic nie robią, mogą to olać na rok i co najmniej 1000 będą mieć. Więc jest to jak najbardziej możliwe, natomiast to wymaga miesięcy, a w zasadzie lat intensywnej pracy. I wtedy dopiero, jak to zbudujesz, to jesteś pewny, że to się nie rozsypie. Znaczy, każdy tego typu biznes zostawiony i tak się prędzej czy później trochę rozsypie, ale jakiś zysk może przynosić. Znam ludzi, którzy 50 lat temu zaczynali w firmie Amway. I dzisiaj dalej z tej firmy mają wypłatę, mimo że od 20 lat już nic w niej nie robią. Ale mają stałych klientów, którzy sobie tam kupują jakieś płyny do prania i tak dalej. Także da się. Da się, ale tak jak mówię, to nie jest coś na strzał takiego przewidywalnego. Mogą różne czynniki się pojawić, czyli że ty budujesz, potem ci ukradną strukturę, w sensie wykradną klientów do konkurencyjnej firmy, bo powiedzą, że tam jest trawa bardziej zielona i tak dalej, więc no nie są to proste rzeczy, ale prawdą jest, i to trzeba sobie uczciwie powiedzieć wprost, że można mieć dochód pasywny w MLM-ie i że są ludzie w tym kraju, którzy taki dochód mają w wysokości 10 czy 20 tysięcy miesięcznie. Taki totalnie pasywny, że jak dziś wszystko oleją, albo by zachorowali, to przez rok dalej będą dostawać te 20 koła miesięcznie. Albo spadnie z 20 na 15. Także jest to jak najbardziej możliwe, ponieważ no, ci klienci jak kupują sobie tam te perfumy, albo środki czystości, czy tam kawkę, czy tam inne produkty, suplementy diety, no to sobie kupują. Oni mają gdzieś tego, kto ich tam zapisał. Jak są przekonani do produktu, a w MLM-ach ogólnie produkt musi się obronić, więc większość firm MLM obecnych w Polsce ma naprawdę bardzo wysokiej jakości produkty. To jest fakt, tak to po prostu działa. Sam w kilku firmach jestem zapisany i mam produkty wielu firm, no wielu może nie, ale kilku firm mam produkty w domu. Używam, jestem zadowolony i cieszę się, że ktoś, jak to mówią czasem wrogowie MLM-u, że ktoś na mnie zarabia. Niech, bardzo dobrze, niech na mnie zarobią. Nawet dziś wieczorem sobie zamierzam dokupić perfumy, bo mam to już na liście zadań i ktoś na mnie zarobi. Bardzo dobrze, niech zarabia. Jeśli to nie jest rząd, tylko uczciwy przedsiębiorca, niech zarabia jak najwięcej, jak najczęściej, jeśli jeszcze pasywnie, bo zapisał mnie tam lata temu, a teraz dostanie z moich perfum parę złotych, miód na moje serce, że inni mogą mieć z tego dochód pasywny. Cieszę się bardzo. Także
tak to działa. Plus MLM-u w MLM-ach. W ogóle napiszcie w komentarzach, czy byście chcieli cały odcinek o MLM-ie. Bo ja mam bardzo dużo ludzi w tym temacie, mam też własne doświadczenia z sukcesami i porażkami. Myślę, że mógłbym cały odcinek na ten temat pokazać, wymieniając 10 plusów i 10 minusów, bo często ludzie są nieświadomi tego, jakie tu zagrożenia czyhają, albo też jakie szanse są. Napiszcie w komentarzach, jeśli w ogóle interesuje Was taki temat, żeby o MLM-ie kiedyś zrobić jakiś odcinek. W każdym razie, tak na szybko. Plus MLM-u jest, że masz z głowy większość bolączek tradycyjnego biznesu. Czyli tradycyjny biznes. Tak, siedzi facet, ma wydawnictwo. Trzeba znaleźć grafika, zapłacić mu. Trzeba mieć z czego mu zapłacić. Trzeba mieć autora książki. Trzeba zamówić egzemplarz testowy w drukarni, sprawdzić, jak to będzie obszyte, żeby to się nie rozpadło, żeby to działało. Powiedzieć drukarni, że nie, na tym papierze to za słabo wygląda, musi być lepszy papier, musi być twarda oprawa. Działajcie. Trzeba mieć spółki pod to, firmy. Trzeba mieć dobrą księgową, która tutaj nie polegnie, jak się dzieją takie rzeczy, że na przykład masz wydawnictwo, które sprzedaje na 5 różnych krajów, czy tam kilkanaście tak naprawdę, i nagle ci księgowa mówi, że w każdym z tych krajów by wypadało się zarejestrować do VAT-u albo zarejestrować się w Polskim Urzędzie Skarbowym w Warszawie i dostarczać im specjalne zestawienia, ile książek sprzedaliśmy do Holandii, ile do UK i tak dalej. To są bolączki tradycyjnego przedsiębiorcy. Jeżeli jesteś chory psychicznie jak ja, to cię to kręci. Mówisz, ha, ha, kolejne problemy z rana. Genialnie, genialnie. Cóż to znowu do rozwiązania. Natomiast, jeżeli jesteś człowiekiem, dla którego to wszystko brzmi strasznie, to MLM może być dla Ciebie. Po prostu. Tam wchodzisz, podpisujesz, wklepujesz, masz linka i nie interesuje Cię magazyn, produkt, to, żeby on był dobry, reklamacje Cię nie interesują. To wszystko robi firma, czyli przedsiębiorca, który założył tę firmę, i on się buja z tym, żeby jego środki czystości miały atesty, żeby był magazyn, żeby były zwroty, żeby był eksport na przykład, bo w wielu firmach MLM ty możesz zapisywać kolegę, który mieszka we Włoszech i oni mu wyślą, i to oni się muszą tam bawić z tym, żeby to było VAT-owo i tak dalej. Jak ty wypłacasz stamtąd, możesz wypłacać na jakąś umowę zlecenie, więc to ich księgowa musi to rozliczyć i tak dalej. Naprawdę jest łatwo. W MLM-ie można zacząć, nie prowadząc żadnej firmy, a później sobie założyć prostą, nawet JDG na ryczałcie chyba. Nie wiem, czy JDG, czy MLM można na ryczałcie wypłacać, no ale jak nie, to jakąś małą, tanią spółkę z o.o., jedną fakturę wystawiać. Proste rzeczy. Więc na pewno plusem MLM-ów jest, że nie masz takich różnych bolączek klasycznego przedsiębiorcy. I dla niektórych to jest zbawienie, bo nie wszyscy się nadają do klasycznej przedsiębiorczości. Ja z kolei się bardziej drogą prób i błędów przekonałem, że bardziej się nadaje właśnie do klasycznej przedsiębiorczości i dobrania tych różnych bolączek na siebie, zwłaszcza, że to daje jednak, prawda jest taka, że większe pieniądze. Zawsze właściciel na przykład MLM-u zarabia więcej niż ci, którzy robią MLM, bo coś za coś, tak? On więcej bierze na głowę, większą odpowiedzialność ma, więc zarobi więcej. Oni biorą mniejszość, mniejszą odpowiedzialność. W zasadzie oni są tylko marketingiem tego sklepu, więc odpowiednio zarabiają też mniej. To jest uczciwe, to jest fair, to jest w porządku. Ja jestem bardziej w duszy swej klasycznym przedsiębiorcą, więc ja wolę jednak robić sobie klasyczny biznes i rozwiązywać zagadki i jedno wielkie biznesowe sudoku. Ale kiedyś myślałem, że fajniej by było mieć mniej trudnych rzeczy na głowie i być może robić prostsze rzeczy. Dla takich osób MLM jest świetny. Nie trzeba się bujać z tymi wszystkimi problemami przedsiębiorczości. To jest na pewno duży plus. No i ogromny plus. I za to, nawet jak ktoś nie lubi MLM-u, żygać mu się tym chce, bo go ktoś kiedyś na siłę wpisywał i był to kuzyn, bo takie różne sytuacje się dzieją niestety, to mi się zdarzyło na przykład być zaproszonym przez kim? Przez taką kobietę. Miałem firmę szkoleniową wtedy i kobieta do mnie dzwoni, była moją klientką i mówi: Maćku, ja bym chciał, żebyś poprowadził serię szkoleń dla mojej firmy. Spotkajmy się na kawie, to omówimy szczegóły. No to spotkaliśmy się na kawie i się okazało, że ona mnie okłamała, że na tym spotkaniu ona mi wciskała swoją firmę MLM. I to było takie mega nieprofesjonalne. Powiedziała mi, że idziemy w tamtej sprawie,
na spotkanie, a szliśmy w innej. I przez to też wielu ludziom się MLM kojarzy źle, bo spotkali jakiegoś leszcza, który stosuje takie słabe metody, tak? Czyli wciskanie na siłę, ktoś mu mówi, że to nie jest produkt dla mnie, nie chcę tego, a ten ciśnie. Wchodź, zobaczysz, będziesz milionerem i tak dalej. Jakieś turbo obietnice, no różne rzeczy. No, bo tam, skoro tam może wejść każdy, no to znaczy, że wchodzi każdy i niektórzy są mega amatorami, nie powinni w ogóle biznesu robić. Także tak czy inaczej, plusem jest MLM-u, że jest to najtańsza szkoła biznesu. No, tak bym może powiedział parę lat temu, jak nie było kanału Maciej Wieczorek na YouTube. Bo teraz masz całkowicie bezpłatną szkołę biznesu tutaj, tak? Możesz sobie wchodzić, oglądać wielogodzinne materiały, edukować się z wiedzy praktycznej. Natomiast faktem jest, że w MLM-ie wchodzisz za, nie wiem, parę stówek i masz dostęp do grup, które się tworzą marketingowych, które polecają dalej, które się uczą, oni prowadzą szkolenia, te szkolenia się odbywają online, offline w wielu miastach. To jest naprawdę genialne. To trzeba powiedzieć, że to jest genialne. I to jest super tanie, bo jedyne, co ty musisz za te szkolenia płacić, to jest, że ty kupujesz produkty tej firmy. To jest wręcz śmieszna inwestycja. Czyli, że ty co miesiąc tam kupujesz produkty tej firmy, ty perfumujesz się perfumami tej firmy, to masz wstęp na wszystkie jej szkolenia i nie tylko szkolenia firmowe, ale też szkolenia tych indywidualnych ludzi, bo ty sobie możesz własne szkolenia prowadzić dla swojej grupy i tak dalej. Więc bardzo dużo szkoleń, wiedzy praktycznej. Ja znam wielu ludzi, którzy działali w MLM-ie, mieli jakieś tam efekty, lepsze, gorsze, ale ci, którzy działali naprawdę, że chodzili na te szkolenia, potem cisnęli, robili marketing, promowali tę firmę, to później, jak stwierdzili, dobra, teraz idę na swoje, robię swój biznes, każdy z nich jest milionerem dzisiaj. Każdy z nich, naprawdę. Więc to jest świetna szkoła biznesu. Dlatego Robert Kiyosaki, jak napisał książkę o MLM-ie, to nazwał ją szkoła biznesu, bo to jest mega duży plus MLM-u. Dlatego tutaj z różnymi wadami i wadami, rzeczami, które można powiedzieć o MLM-ie, to, jaka tam jest edukacja biznesowa w śmiesznych pieniądzach, to jest niesamowite. Naprawdę. I niektórzy nawet, jak nie chcą osiągać wielkich sukcesów w MLM-ie i się angażować, to i tak moim zdaniem, jak ktoś jest początkującym przedsiębiorcą, to warto, żeby się zapisał do jakiegoś MLM-u, żeby chodzić na te wszystkie szkolenia, które tam są. Ja wydałem w życiu około, albo ponad 100 koła na szkolenia, a w MLM-ie na szkolenia się nie wydaje, albo wydaje się symboliczną opłatę, jakaś składka na salę czy tam coś. Także naprawdę pod tym kątem jest spoko i bardzo często jakość tych szkoleń jest naprawdę wysoka, że to nie jest tak, że to tylko tam spęd jakiś oszołomski, bo też się różne rzeczy działy. Na przykład znajoma mi kiedyś pokazywała zestaw startowy firmy Amway sprzed tam 30 lat i tam były punkty dobrego lidera. No i już pomijając dziwne nazewnictwo, no ale dobra, zostawmy to. Niektóre się trzymały kupy, tak? Czyli jak promujesz firmę Amway, no to używaj produktów firmy Amway, a nie konkurencyjnych, no bo musi być fair. I to było spoko. Uczęszczaj na szkolenia. Też tam był taki dekalog. Uczęszczaj na szkolenia, ucz się. Spoko. Ale w którymś momencie było punkt trzeci, czy tam czwarty, modlitwa dziękczynna za produkty Amway. Ja to czytam i mówię, ty, ale to jest prawdziwe? To firma wypuściła w Polsce? Czy to jakiś taki niezależny działacz sobie wydrukował, bo tak wymyślił, że to jest genialny pomysł? A ona mi mówi, że nie, że to właśnie firma wyprodukowała taki materiał. Ja mówię, ja pierdzielę. To jak my takie rzeczy tutaj zaczniemy robić, to wiecie. No to ja się nie dziwię potem, że niektórzy myślą, że MLM to jest sekta, jeżeli tam są modlitwy dziękczynne. Oczywiście ja tylko daję jakiś przykład sprzed wielu lat, więc żeby nie było. Takie sytuacje się zdarzają, ale nie są normą. Natomiast różne rzeczy mogą się wydarzyć. I to jest na pewno minus, że działalność w MLM-ie oznacza działalność w branży, która jest średnio postrzegana. Każdy z nas ma w swojej głowie podświadomą potrzebę akceptacji. Każdy z nas chciałby być lubiany. I oczywiście, można jechać na szkolenie z rozwoju osobistego i potem powiedzieć, mam gdzieś, co inni o mnie myślą. To są przegrańcy, wstrętni hejterzy, nic mnie nie obchodzi. Ale prawda jest taka, że to jest tylko kłamywanie samego siebie, bo każdy zdrowy psychicznie człowiek jednak zwraca jakąś uwagę, co o nim myślą. I gdyby zaczął być notorycznie hejtowany, to zaczęłyby się z automatu odpalać mechanizmy obronne, które by poszły w zależności, który mechanizm by się obronił. Albo ucieczka. Czyli dobra, nie czytam w ogóle komentarzy. Co jest często najzdrowszym, co można zrobić. Albo
atak. Tak? Czyli ja będę uzasadniać, że ci, którzy mnie skrytykowali, to oni są głupi. I często ludzie tak robią, tak? Robiący MLM, że no, oni się nie znają, oni będą całe życie gnić na etatach albo w tradycyjnych firmach się przemęczać i tak dalej, nie rozumieją biznesu, to są nieudacznicy. Taka jest często reakcja właśnie obronna. Faktem jest, że nie da się mieć totalnie wywalone na to, co o tobie myślą, i przez to działalność w MLM-ie podburza, podminowuje, można powiedzieć, trochę pewność siebie, taką życiową. No bo dobra, cały czas jedziesz pod prąd. To nie jest tak, wiesz, jak masz, ja to widzę, doświadczenie mogę ci powiedzieć, jak mam wydawnictwo, no i mówię, no mamy książki dla dzieci, edukacja finansowa dla dzieci, to ludzie, tak, zawsze jest oczywiście statystyka, zawsze jest hejter, który powie, nawet na dzieciach musi zarabiać, jasne, ktoś tam będzie, ale większość ludzi powie, kurczę, fajnie, ma wydawnictwo, daje dużo praktycznej wiedzy biznesowej za darmo na YouTube, ładne, kolorowe książki, książki dla dzieci, ciekawa nisza. Tak mówią statystycznie większości. I to jest fajne. To jest dla mnie bardzo budujące. Mimo, że ileś lat sam siebie szkoliłem, żeby być odporny na różne tam hejty i tak dalej, to jednak nawet po tych latach doświadczeń ważne jest, żeby ogólnie się podobało to, co robię. Bo jakby 90% komentarzy było, ty gnoju, oszuście, naganiaczu, a 10% tylko by mówiło, Maćku, nie przejmuj się tymi opiniami, to wtedy ja bym się zaczął martwić. I niestety tak wygląda to w MLM-ie. Ty robisz MLM i regularnie usłyszysz, że robisz piramidę finansową, że jesteś naganiaczem, że jesteś oszustem. Jak robisz profesjonalnie MLM, to żadna z tych opinii nie jest prawdziwa, ale i tak je usłyszysz. I jak będziesz robić to poprzez marketing internetowy, założysz sobie kanał na YouTubie, gdzie będziesz gadać o biznesach MLM po to, żeby ściągnąć do swojego biznesu tylko ludzi zainteresowanych tematem, zamiast ciocie i babcie, to i tak będziesz czytać w komentarzach. Naganiacz, oszust, cwaniak. I tyle. I ja wiem, bo ja miałem takie doświadczenie kiedyś. Także przeszedłem przez to i wiem, jak to działa. I naprawdę, to jest niesympatyczne, to jest bardzo duży minus biznesów MLM, o którym się często nie mówi. Tak? Czyli, że ci ludzie po prostu cały czas robią coś, co jest społecznie nieakceptowalne. I można powiedzieć, a to mięczaki w takim razie zrezygnują na rzecz czegoś, co jest społecznie akceptowalne. Może tak, może nie. Ciężko stwierdzić jednoznacznie, ponieważ dla mnie to z kolei jest jakieś takie pareto mentalne, tak? Że łatwiej robić coś, co mi da wszystkie elementy życia zapełni, tak? Czyli i satysfakcję, frajdę, i potrzebę bycia docenionym, i budowanie wartości, i kasę, niż coś, co spełnia tylko część tych wartości. Dlatego ja MLM-u nie robię. I już. Więc, ale dla niektórych to jest też dobry sposób, jako szkoła taka właśnie życia nawet, że działasz ciągle pod prąd. To na pewnym etapie życia na pewno ma swoje plusy. Bo jednak musisz się przełamać, musisz ćwiczyć tę odporność, wtedy się szkolisz, jak ignorować trochę choćby te komentarze. To się później w kolejnym życiu, że tak powiem, biznesowym na pewno przyda. Co jeszcze? Nie masz kontroli nad firmą i jej strategią. To jest trochę jak w innych programach partnerskich, tak również tutaj. Jeżeli firma wprowadzi jakiś produkt, to i on ci się nie podoba, to jest lipa. I to jest bardzo częsta bolączka ludzi działających w MLM-ie. Że mówią, kurczę, jak wchodziłem do tej firmy, były takie i takie produkty, teraz albo jakość niektórych z tych produktów się obniżyła, albo wprowadzili też produkty, które mnie nie przekonują. Daję taki case życiowy. Kiedyś bardzo paru osobom zależało na tym, żebym działał w firmie DuoLife z suplementami diety. Bardzo im zależało do tego stopnia, że byli mi gotowi zapłacić niemałe pieniądze za to. No ale widocznie były za małe te pieniądze, albo stwierdziłem, że etap MLM-u w moim życiu jest ostatecznie zamknięty, nie chcę kupować jak najbardziej produkty chętnie, natomiast nie. No i po jakimś czasie się okazało, że ta firma, której produkty zresztą uważam w wielu wypadkach za bardzo fajne i nawet jakieś tam produkty ich używam do dziś, to się okazało, że rok od tego momentu, jak oni mi proponowali działanie, rok później ta firma wprowadziła jakieś batoniki, już nie pamiętam dokładnie, jakieś albo batoniki z miodem, czy jakieś tam suplementy oparte na miodzie.
jakaś tam seria, High Five się to chyba nazywało, nie pamiętam. No i nagle, wiesz co ja bym miał, gdybym działał z tą firmą wtedy? Strasznego kaca moralnego, ponieważ jestem weganinem, dbam o prawa zwierząt, walczę nawet o nie, wspieram fundacje działające na rzecz praw zwierząt, robię dużo rzeczy w tym zakresie, nie w związku z czym nic, co pochodzi od zwierząt, bo jest zbyt trudno kontrolować sposób, w jaki te zwierzęta były traktowane i zazwyczaj on jest tragiczny, więc wolę w ogóle nie ryzykować, bo mi się nie chce szukać gospodarzy, którzy na pewno dobrze dbają. To już łatwiej jest po prostu przerzucić się na brokuła i soczewicę. No i tyle. I nagle by się okazało, że byłbym postawiony w takiej sytuacji, że na przykład znalazłem 1000 osób do takiej firmy, a myślę, że spokojnie bym znalazł. 1000 osób zarejestrowałem w sklepie internetowym, budując to z przekonaniem, że robimy coś fajnego, tak? Bo suplementy diety, szkolenia zdrowotne, więc fajnie, że się ludzie rozwijają. I nagle te 1000 osób dostaje od firmy info, że można kupować batoniki z miodem. A to ja te 1000 osób tam zapisałem. I nagle bym miał rozdźwięk, że kurczę, czyli zrobiłem coś, co w efekcie teraz szkodzi zwierzętom, czyli z jednej strony może pomaga ludziom, ale z drugiej szkodzi zwierzętom, czyli to jest takie quasi pomaganie, tak? Zepsujmy coś, żeby coś naprawić. Ja bym miał dylemat. Ktoś inny nie miałby dylematu w tym konkretnym zakresie, bo dla kogoś innego to nie ma znaczenia, dieta roślinna i tak dalej, ale inne rzeczy mają znaczenie, tak? Że firma zaczęłaby wprowadzać jakieś produkty znacznie droższe niż do tej pory, zmieniłaby politykę cenową. Albo jakiś produkt niezdrowy. Są w firmach, na przykład znam firmę osobiście w MLM, która wprowadziła w którymś momencie produkt zdrowotny, suplement diety z aspartamem i glutaminianem potasu, czy sorbinianem potasu i tak dalej. No tam były 2 albo 3 produkty, składniki szkodliwe w składzie. No i co? I teraz jak się miał czuć człowiek, który znalazł klientów dla tej firmy wcześniej i nagle patrzy na takie coś, co jest ewidentną trucizną? Źle, po prostu źle. I to jest na pewno minus MLM-ów, programów partnerskich, wszystkich firm, gdzie ty nie masz kontroli, bo to jest zawsze minus takiego modelu, tak? Że ty nie masz pełnej kontroli nad tym, co się tam dzieje. No i co jeszcze? Ogrom pracy na początku. Mam takiego kolegę, który się nazywa Piotr Michalak. Prowadzi swoje biznesy, teraz prowadzi Instytut Kryptografii, uczą o kryptowalutach. No i on, kiedyś tak mieliśmy taką rozmowę u niego w domu w Warszawie, tak sobie gadaliśmy, no mówię, Piotr, może MLM, by tak podziałać, pocisnąć z MLM-em. Jest tyle fajnych MLM-ów w Polsce i tak dalej. A Piotr mówi rzecz, która mi bardzo dała do myślenia i później ją zrozumiałem w pełni, że kurczę, Piotr mówi, zawsze jak mi się, jak patrzę na te MLM-y i gadam z tymi MLM-owcami, to mi się wydaje taki stosunek ogromu pracy do zysku, jest tak strasznie niski. W sensie tyle się trzeba narobić, żeby zobaczyć 10 koła miesięcznie, zaharować, urobić po łokcie. I to się zgadza. Takie są fakty. Ja wiem, że niektórzy, którzy mają trudne doświadczenia z klasycznym biznesem, czyli otworzyli firmę i ciułali i tak dalej i zarobili 1000 w końcu, to mogą sobie powiedzieć, kurczę, no a w tradycyjnym biznesie co, zarobić dychę to jest proste? Uważam, że znacznie prostsze niż w MLM-ie. Zarabiać dychę miesięcznie w tradycyjnym biznesie, zwłaszcza jak się edukujesz. Jak na przykład czytasz książki wydawnictwa Ekspertia, Nawyki 2.0 i różne inne fajne. Albo oglądasz darmowe materiały na YouTube. Uczysz się, edukujesz, to w którymś momencie zaczynasz to kumać, widzisz, jak się to robi, kumasz kwadranty przepływu pieniędzy, o których mówiłem na tym kanale. Wtedy to staje się jasne. Wtedy to staje się coraz bardziej oczywiste. Ja dzisiaj wiem, z tą wiedzą, którą mam, dzięki i swojej edukacji na zasadzie czytania książek, tych wszystkich rzeczy, wydaniu pieniędzy na szkolenia, ale też tego, że prowadzę dla Was ten program, tak? Bo jak jadę do kogoś prowadzić wywiad, no to spotykam milionera, I robię ten wywiad. Z tego wywiadu to ja się dowiaduję niesamowitych rzeczy. Zawsze coś do przodu jest. To ja wiem dzisiaj, że jak mnie wezmą do góry i spuszczą w Albanii, to z moją wiedzą o językach, ja tam za miesiąc będę gadać po albańsku, z moją wiedzą o marketingu, o gadaniu, o zdolności oratorskiej i tak dalej, czy niezdolności, umiejętności, bo tego się przecież nauczyłem, to jest nabyte wszystko, no to ja wiem, że ja w tej Albanii szybko zacznę zarabiać godziwe pieniądze, prowadząc biznes, klasyczny biznes. Także jest to takie bardzo przewidywalne. W MLM-ie trzeba się naprawdę urobić po łokcie, żeby zarabiać dychę miesięcznie. Da się, to jest możliwe, jak najbardziej. Są takie osoby w Polsce, jest ich trochę, także jak najbardziej. Natomiast faktycznie, spotkałem kiedyś takich ludzi z MLM-u, bardzo fajny cytat powiedzieli, że
To, co jest fajne w MLM-ie, to jest, że że pracujesz wtedy, kiedy chcesz, pod warunkiem, że chcesz zawsze. I tak to mniej więcej działa. Ci ludzie jeżdżą, robią 10 tysięcy kilometrów miesięcznie. Oni wracają wieczorem z Lublina po to, żeby rano jechać do Gdańska. Tak wygląda profesjonalne, dobre, fachowe robienie MLM-u. Tak jest. No już. Więc to nie są proste rzeczy. Także trzeba się urobić. Nie mówię, że to źle, ponieważ wartość pracy to jest wartościowe. Pracować, urobić się i tak dalej. Świetne doświadczenie. Natomiast znając dzisiaj tysiące przedsiębiorców klasycznych, tak zwanych, i robiąc sam klasyczne biznesy, widzę, że skala trudności klasycznego biznesu, jeżeli chodzi o dojście do pewnego dochodu, jest znacznie niższa. W sensie znacznie, znacznie prościej. Dobra. Jedziemy dalej. Wynajem nieruchomości. Wynajem nieruchomości, czyli wiadomo, inwestowanie w nieruchomości, to jest pasywny dochód. Nieruchomości dają duże możliwości, możesz wchodzić w komercyjne, aczkolwiek to może być teraz ryzykiem, no bo jesteśmy po pandemii, jednocześnie przed kolejnymi lockdownami. Czyli to, czy pandemia się skończyła, to nie ma związku z lockdownami, z powrotem do masek i tak dalej. To gwarantuje, że to są dwie osobne, odrębne sprawy. I to powoduje, że wiele firm przerzuciło się na pracę w domu, na biura nie ma takiego zapotrzebowania. Czy wróci? Nie wiem, nikt nie zna przyszłości. Może wróci. Natomiast klasyczne inwestowanie w nieruchomości na wynajem zawsze działało, działa i działać pewnie będzie, jak się jakaś zawierucha nie wydarzy. Więc wiadomo, że wynajem nieruchomości to jest dobry patent na dochód pasywny. Czy łatwo jest zacząć? Trudno, ponieważ trzeba mieć kasę albo zdolność kredytową i wtedy i tak jakieś 20% na wkład. Czyli żeby nawet kupić kawalerkę za 150 koła, co samo w sobie już jest trudne, tak? Bo kawalerki to już potrafią kosztować 250-300 koła. I to w takim bardzo zwykłym standardzie. Także już zaczyna być trudno, ale dajmy na to, że znajdziesz kawalerkę za 150 tysięcy, to albo musisz mieć 150 tysięcy, co jest trudne, albo musisz mieć zdolność kredytową na 150 tysięcy i 30 koła na start. Na wkład własny, tak? Powiedzmy, mniej więcej, czasem więcej, jak trzeba jeszcze jakiś remont i tak dalej. Więc to też nie jest takie proste. Porównując do tego, że możesz dziś sobie kupić za kilkadziesiąt złotych akcję Azbisu czy Amiki i zrobić to wszystko na dwa kliki, no jeszcze zrymowałem, no to wchodzenie w nieruchomości jest bardziej skomplikowane. Do tego trzeba wybrać nieruchomość, przeczytać jedną, dwie książki albo pooglądać jakieś materiały na YouTubie, żeby się nie naciąć, żeby wiedzieć, czego szukać, potem iść do notariusza, podpisać wszystko, załatwić kredyt może, jak na kredyt ktoś kupuje. Jest to na pewno trudne. Trudne, bo wymaga pieniędzy. Czy łatwo na tym zarabiać 1000 miesięcznie? Bardzo łatwo, ponieważ nieruchomości są bardzo przewidywalne. Tak? Wiesz, że na danej kawalerce, jak będziesz mieć lokatora, to będziesz zarabiać 1000. Tak? Bo on ci da 1500 czynszu, że on ci będzie płacić 1500 miesięcznie, musisz dać 300 zł na czynsz, zostaje 1200, jest proste. Oczywiście zawsze coś się może wydarzyć i tak dalej, może być pustostań. Niemniej jednak nieruchomości pod kątem przewidywalności to są mega proste. Po prostu, więc 1000 miesięcznie pasywnego dochodu jest tutaj w pełni, w pełni to nic nie jest przewidywalne, ale bardzo, bardzo przewidywalne. Tak? Więc pod tym kątem łatwość spora. Plusy nieruchomości: zarabiasz, a dalej masz tę nieruchomość. Tak? Czyli trochę jak akcje, które z jednej strony wypłacają ci dywidendę, a z drugiej one mogą też w tym czasie rosnąć na wartości. Z nieruchomościami jest dokładnie tak samo. Nieruchomość, poza tym, że przynosi ci stały miesięczny przychód, to jeszcze może się okazać, że jak kupiłeś kawalerkę 3 lata temu, to ona dziś jest warta dwa razy więcej. Więc potencjalnie zarabiasz dodatkowo. Czyli nieruchomości paradoksalnie są trochę jakby za darmo. No tak, tak jest, tak? Bo możesz kupić... ja zrobiłem taki patent. Kupiłem nieruchomość mini kawalerątko, tak bym to nazwał, za 60 koła. 16 metrów. Nic, można powiedzieć. No ale jako przejściówka dla kogoś na parę miesięcy jest to jakieś rozwiązanie, tak? Więc 6 dych. Wydałem 6 dych. Zarobiłem, znaczy przychodu wygenerowałem, bo tam zarobiłem, to jeszcze są podatki, ryczałt 8,5% i tak dalej. Ale przychodu było, od kiedy ją kupiłem, no to z 18 tysięcy.
później lokator przestał płacić, ale to jest inna jeszcze kwestia. 18 tysięcy, czyli zobacz, jaka stopa zwrotu, nie mała, bym powiedział. I mogę sprzedać tę nieruchomość prawdopodobnie za 70-80 koła dzisiaj. Bez remontu, nic tam nie trzeba robić, bo jest ok wszystko. Także, czy w jakim sensie za darmo, gdybym to dziś sprzedał, to jeszcze zarobię na tym. Oczywiście, zapłaciłem za notariusza, jak ją kupowałem, więc jak dzisiaj sprzedam z zyskiem 10 tysięcy, no to to mi pokryje te straty notariusza, podatek i tak dalej. Więc wychodzi na to, że zupełnie za darmo zarobiłem kilkanaście tysięcy z czynszu. Także to jest na pewno duży plus nieruchomości, bo jak inwestujesz w biznes, 60 tysięcy na przykład, wrzucasz coś w marketing tego biznesu i tak dalej, no to nie masz tych pieniędzy. Wrzuciłeś i nie ma. I teraz albo to zarobi, albo nie zarobi. Natomiast jak wrzucasz w nieruchomość, to ona jest. Jest ubezpieczona, więc nawet jak bomba na nią spadnie, no to jest duża szansa, że coś tam się odzyska. W każdym razie to jest na pewno nieruchomość, plus nieruchomości, że zarabiasz miesięcznie, dochód pasywny, a dalej masz samą nieruchomość, którą w razie czego możesz sprzedać. Czyli łączysz growth z value, jakby to powiedzieli specjaliści od akcji. No i plus potencjalna dźwignia, czyli że nieruchomość najłatwiej jest kupić na kredyt ze wszystkich innych. No bo akcji nie kupisz na kredyt, chyba że weźmiesz kredyt konsumpcyjny albo jakiś limit w rachunku, wypłacisz w bankomacie z karty kredytowej i kupujesz akcję. No nie wiem, czy da się być aż takim głupkiem, ale no, pewnie się da. Ja 6 lat temu bym to pewnie zrobił. W każdym razie, ale nieruchomość to już jest tak, ten kredyt jest relatywnie bezpieczny, no bo kredyty nieruchomościowe są najdłuższe, więc najbardziej bank cię sprawdza, twoje możliwości i tak dalej, więc ktoś nawet pracując na etacie, zarabiając 4 koła, może prawdopodobnie wziąć bez problemu kredyt na kawalerkę. Oczywiście ja osobiście, wiecie, jak to oglądacie ten kanał, to wiecie, że ja mam wstręt do kredytów i wolałbym nie kupić nieruchomości wcale, inwestować tylko w akcje, niż kupić za kredyt. Natomiast no też nie mówię nikomu, jak ma żyć. Faktem jest, że akurat kredyt na kawalerkę, zwłaszcza że dziś już w Polsce są kredyty o stałej stopie procentowej, przynajmniej zablokowanej na 5 lat, no to też jest dużo bezpieczniejsze. No więc jest to jakieś wyjście. Ja bym tego osobiście nie zrobił i raczej też nie polecam, bo wiecie, dopóki jest dobrze, to jest dobrze. A potem coś się powinie noga, ktoś zachoruje i tak dalej i nagle się okaże, że raty trzeba płacić dalej, a pieniędzy już chwilowo nie ma. Oczywiście ktoś może powiedzieć z drugiej strony, dobra, ale przez to, że nie kupię na kredyt, to kupiłbym dopiero za 8 lat, jak zaoszczędzę, a wtedy ta kawalerka już będzie za 300 koła, a tak bym kupił za 150 teraz. Czyli już bym dużo, dużo więcej zarobił na tym. I to jest też prawda. Więc każdy sobie sam decyduje, jakie ryzyko jest gotowy podjąć. Ja uważam, że da się dużo zarabiać i dobrze żyć, podejmując minimalne ryzyko w życiu. I tego się też trzymam. Zwłaszcza jeżeli to ryzyko ma być właśnie kredytowe, oparte o jakieś tego typu dziwnych rzeczach. Niemniej jednak uczciwość dziennikarska każe powiedzieć, że plusem nieruchomości jest, że można w nie inwestować na kredyt i spokojnie zwiększać swój ich portfel. Czyli nawet zarabiając relatywnie niewiele, także nie ma żadnej perspektywy, że kiedyś sobie za gotówkę kupisz kawalerkę, to dzięki dźwigni możesz ją kupić. I w przyszłości będzie to twoja emerytura. No i minus nieruchomości oczywiście, lokatorzy i związane z tym problemy. Ja mam właśnie na wspomnianej przed chwilą nieruchomości taki właśnie problem, że gość nie płaci, udaje, że go nie ma, trzeba do niego dzwonić z 5 numeru, żeby w ogóle się dodzwonić i tak dalej. No i teraz myślimy, co z tym zrobić. Oczywiście dobrze napisaliśmy umowy, więc tam nie będzie, nie jest to też kobieta z dzieckiem. Mamy w umowach tam różne rzeczy, rezerwowe adresy i tak dalej. Mam na przykład takie patenty, które teraz bym już zastosował, bo później się nauczyłem. Po pierwsze, można robić takie coś, jak masz nieruchomość, że piszesz, że ktoś ci płaci 1500 zł, jako promocyjny czynsz do 10 dnia miesiąca, a jak nie, to 2000. Takie coś normalnie możesz napisać w umowie. Czyli dogadujesz się z kimś na 1500, a w umowie już jest napisane, że tak, owszem, to jest 1500, jeśli zapłacisz do 10. Jak się spóźniasz, to nie, to normalny czynsz to jest 2000. I wtedy ktoś jest dodatkowo zmotywowany, żeby płacić na czas, bo wtedy jego dług się multiplikuje. On rośnie dodatkowo, przez to, że on płaci za każdym razem po czasie, to jego czynsz wynosi 2 koła już, a nie 1500.
Także to jest dobry patent. To jest jedna rzecz. Drugi dobry patent to jest mieć w każdym mieszkaniu na wynajem dwa zamki, a lokator ma tylko jeden klucz. Tak, czyli lokator ma tylko górny zamek, a ty masz dolny. Więc jak on przestaje, i ja bym teraz tak mógł zrobić z tym lokatorem, znaczy ja i tak mam klucze i tak dalej, więc spoko, ale jakby była taka sytuacja, że on by się w ogóle zabarykadował, że udaje, że mnie nie ma i będziemy tam mieszkać za darmo, to po prostu ja bym poczekał, aż mógłbym poczekać, aż on wyjdzie do pracy i zamknąć dolny zamek wtedy, do którego on nie miałby klucza. No i co? Problem się sam rozwiązuje, rzeczy wystawiam przed ten, wszystko zgodnie z prawem jest ok. Także to jest na pewno minus nieruchomości, że to są rzeczy czasem nieprzyjemne, różne są sytuacje. Oczywiście to też nie jest tak, że to jest super częste i tak dalej, że to każdy ma problemy, że policja, imprezy skaczą z balkonów, nie wiadomo co. Zdarza się, natomiast też trzeba powiedzieć uczciwie, że wiele z tych rzeczy można zlecić. Są firmy, które zajmują się zarządzaniem najmem, tak jak choćby Mzuri, którym dajesz klucze i mówisz, mnie to nie interesuje. Znajdujcie sobie lokatora, potem się z nim bujajcie, jak trzeba będzie, to go wyrzućcie i znajdźcie kolejnego, nie ma mnie. I wtedy im oddajesz na przykład 10% swojego czynszu, więc masz zwrot z inwestycji mniejszy, ale wtedy twoja pasywność to już wzbija się na wyżyny. Czyli to już jest totalnie pasywne, bo jedyne co, to musisz podatek zapłacić od tego, co ci tam zapłacą. I już. Także nieruchomości to jest taki pewniak na wiele lat. No i minus jeszcze nieruchomości, niska stopa zwrotu. Tak, czyli 8%, 7%, czasem 6% i może będzie coraz niższa, bo nieruchomości jak ciągle będą drożały, no to stopa zwrotu automatycznie będzie coraz niższa, bo czynsze aż tak szybko nie drożeją jak kawalerki. Także stopa zwrotu jest niska i w końcu dojdziemy do poziomu zachodniego, jak we Włoszech, że ktoś ma za 1 000 000 euro dom i zarabia na nim 2% rocznie. No to jest takie, to jest rzeczywiście słabe. Są formy, gdzie można zarobić dużo więcej, jak choćby cyfrowe produkty, gdzie ze stopy zwrotu, jakbyś za 150 koła zainwestował w swoją firmę z cyfrowymi produktami, żeby zrobić dobry jakościowo produkt, dobra kamera, dobry sprzęt i kupę kasy na kampanię AdWords i Facebook Ads, no to to na pewno stopa zwrotu będzie znacznie większa, znaczy na pewno, jak to zrobicie dobrze i nie przechlacie tych pieniędzy, nie przeklejecie, to stopa zwrotu może być znacznie, znacznie większa niż nieruchomość. Natomiast no, nieruchomość to jest ten safe haven, jak to się mówi. Takie zawsze bezpieczne, zawsze to taki pewniak. No i minus nieruchomości, remonty. Mnie to zastanawia i mam za małe doświadczenie, przyznam szczerze, bo tu trzeba by mieć 20 lat doświadczenia, żeby to w ogóle ocenić, jaka jest realna stopa zwrotu z nieruchomości. Bo jeżeli ktoś kupuje mieszkanie, zakłada, że czynsz jest taki, że 8% zwrotu rocznie ma, znaczy, no, miesięcznie, znaczy nie, co ja gadam, no rocznie, tak? Rocznie 8%, to ja się pytam, a co ile lat trzeba zrobić remont? Ile procent tej ceny kosztuje ten remont? I czy w związku z tym ta stopa zwrotu nie wynosi 3%? Bo jeżeli tak, to kant tyłka roztrzaść całe te inwestowanie w nieruchomości. Chyba, że to jest w innym celu. Na zasadzie nie mam co robić z kasą, albo w nieruchomości jest najłatwiej, bo można kredyt wziąć i wtedy. No albo ktoś ma wolne 200 koła, nie ma co z tym robić, nie chce mieć inflacji na tym, nie chce inwestować w biznes, bo nie potrzebuje w swoim biznesie tego, no to woli mieć nieruchomość niż trzymać na koncie. Wtedy tak. Natomiast jeżeli chodzi o taki turbopasywny dochód, że to najmądrzejsza inwestycja świata, no to wtedy to się do końca może kupy nie trzymać. I być może ktoś jest, kto to ogląda, kto faktycznie inwestuje w nieruchomości od 20 lat i jest w stanie realną roczną stopę zwrotu mi podać. Czyli kupowałem, licząc na 8%, a tu się okazuje, że 3. A może w drugą stronę? Liczyłem na 8, ale tak naprawdę te remonty się zwracają w tym, że ta nieruchomość dziś jest warta 10 razy więcej, bo tak urosły nieruchomości, tak poszły do góry, więc tak naprawdę z tych 8% to jest 30 mi się zrobią. Też tak może być. Także to jest trochę skomplikowana rzecz. Natomiast jak ja słyszę o inwestycjach typu 6% czy 7%, to się za głowę chwytam. No panie, co to jest? Wydawać 150 koła, zakredytować się, ryzykować tak naprawdę, żeby mieć 7% zwrotu? To jest tyle innych pomysłów na to. Dobra, jedziemy dalej. Nieruchomości, ale flipy. Flipy nie robiąc niczego. Flip polega na tym, że znajdujesz nieruchomość, kupujesz i albo remontujesz, albo sprzątasz i sprzedajesz drożej. Ktoś powie, to nie jest żaden dochód pasywny, bo to jest normalny biznes jak każdy inny. To prawda, ale ja ci mówię teraz z perspektywy inwestora. Znajdujesz flipera,
choćby na grupie Biznes 2.0. Kogoś, kto to robi zawodowo, zajmuje się tym i mógłby robić na większą skalę, gdyby ktoś mu dał kasę. Więc podpisujesz z nim umowę, dajesz mu 200 koła, rób flipa, sprzedawaj, dzielimy się zyskiem pół na pół. I to jest pasywny dochód, bo ty nic nie robisz. Dałeś pieniądze. No i już. Czy łatwo zacząć? Bardzo trudno, bo trzeba mieć te pieniądze, tak? Bo żeby być inwestorem, trzeba mieć co inwestować. Także zacząć jest trudno. No i trzeba też znaleźć flipera, któremu ufasz, który jest sprawdzony, robi flipy, nie zniknie z kasą. To też jest dość istotny element. Natomiast zacząć jest trudno, jak już zaczniesz, to już może być. Czy łatwo jest zrobić 1000 zł miesięcznie z tego? Bardzo łatwo. W sensie, no jeden flip zarabia w najgorszym wypadku 30 koła i trwa 2, 3, 4 miesiące. Także jak raz wrzucisz kasę, to z kimś fajnym, to trudno będzie tyle nie zarobić. Oczywiście znowu, rozpierduchy, cudawianki, lockdowny, pandemie, wojny. Wszystko się może na świecie wydarzyć. Budynek się rozwali, rozpadnie, źle był skonstruowany. Wspólnik ucieknie, czyli twój fliper jednak, mimo że był dobrym fliperem, to tym razem wziął od ciebie kasę i znikł. Wszystko się może wydarzyć, jasne. Ale jeżeli mówimy o takich zwykłych, normalnie działających flipach, to twoim kapitałem można obrócić dwa razy do roku, czyli spokojnie dwa flipy można na tych pieniądzach zrobić. I to da zysku 50-60 koła do podziału. Powiedzmy, że ty masz z tego 30, no to masz znacznie więcej niż 1000 miesięcznie. Także odpowiadając na pytanie, czy na tym można mieć 1000 łatwo miesięcznie pasywnego dochodu, odpowiedź brzmi mega, ultra, hiper, turbo łatwo. Takie są fakty. Plusy flipów, brak lokatorów. Tak, kupujesz mieszkanie, sprzedajesz mieszkanie, a raczej twój flipper to robi. Nie ma lokatorów, nie ma tych wszystkich rzeczy, że ktoś płaci, nie płaci. Kolejny plus, trudno dużo stracić na tym, bo inwestor zazwyczaj ma nieruchomość na siebie, czyli flipper doprowadza do transakcji, ale ty jak wrzuciłeś kasę, to masz tą transakcję na siebie, to ty u notariusza się podpisujesz jako właściciel tej nieruchomości, więc nawet jak coś się powinie noga albo flipper ci wpadnie pod tramwaj i nie będzie w stanie tego dokończyć, to ty masz tę nieruchomość, więc naprawdę trudno tutaj stracić 100% kapitału. No, masz tą nieruchomość, coś się może tam wydarzyć, ale ogólnie możesz ją sprzedać nawet bez flipowania za tą samą cenę, także trudno stracić dużo, to jest na pewno duży plus flipów. No i minus, że jeśli coś się stanie z rynkiem, jakiś podatek katastralny, jakieś pandemie, to mogą być jakieś problemy. Aczkolwiek znam wielu fliperów i większość z nich mówi, że straciła na jednym, góra dwóch flipach w życiu, a zarobiła na kilkudziesięciu. Także statystycznie, jakbym to miał badać, to wychodzi na to, że flipy są ultra bezpieczne. Kolejna rzecz, kolejny patent na dochód pasywny, to jest książka. Czyli, że masz jakąś wiedzę albo potrafisz ją zdobyć, piszesz książkę, wydajesz, no i masz. Czyli można powiedzieć tantiemy. Start. Czy łatwo jest zacząć zarabiać w ten sposób? Uważam, że łatwo, ponieważ potrzebujesz wiedzę i Worda. No i już, i piszesz, potem wydajesz i gra. No i trzeba mieć jakieś pieniądze na start, jeśli nie chcesz iść do wydawnictwa, ale to nie muszą być kosmiczne pieniądze. Tak, to nie musisz mieć od razu nakładu 10 tysięcy sztuk. A możesz nie mieć żadnych pieniędzy, bo napiszesz mądrą książkę dla dzieci i odezwiesz się do wydawnictwa Expertia, do nas i wydasz to z nami. I będziesz mieć jeszcze świetną dźwignię, że sprzeda się tego więcej i tak dalej. Więc jeżeli chodzi o samo rozpoczęcie, to jest to łatwe. To może być mentalnie trudne, tak? Że ktoś mówi, ojej, jak zacząć pisać książkę, najtrudniej się przełamać. Takie miękkie trudności tu wchodzą. Natomiast tak obiektywnie rzecz biorąc, to polega na tym, że odpalasz Worda, kartka, długopis, żeby sobie zaplanować, co ty w ogóle tam chcesz. Potem robisz listę źródeł, żeby wiedzieć, co ty musisz przeczytać, co musisz obejrzeć, gdzie się musisz udać na jakieś szkolenie, żeby zrozumieć pewne rzeczy, żeby to było merytoryczne, a potem już piszesz. Także jeżeli chodzi o samo rozpoczęcie, to jest to dość prosta rzecz. Czy łatwo na książce zarabiać 1000 zł miesięcznie pasywnego dochodu? Że raz napisałeś i potem 1000 co miesiąc. Trudno. Niestety trudno. Wiem, chciałoby się tu kolorowych tutaj jakichś teorii, że wszystko w życiu jest łatwe i piękne, ale na książce ogólnie zarabia się trudno. Oczywiście są różne patenty, żeby zarabiać na książce łatwiej trochę. Na przykład no, choćby to, co wspomniałem przed chwilą. Jak się odezwiesz do wydawnictwa typu Expertia z gotowym produktem, to jest szansa, że
tam, ta nasza dźwignia, czyli że my mamy swój marketing i nie trzeba go już robić, doprowadzi do tego, że będzie to łatwiejsze. Dużo łatwiejsze. Ale jak to wszystko robisz od zera, no to zanim dojdziesz do poziomu, że tych książek, na przykład ten taki Miś Ekspertuś, ile to tam będzie kosztować? 39 zeta chyba to na sklepie kosztuje, minus koszty, podatki, produkcja i tak dalej. Jak ja bym był na przykład autorem tego, no to miałbym koszty druku i obrazków, grafika, korekty. No i tyle. I coś by tam zostało, więc trzeba by tych książek sprzedać 40-50 miesięcznie, żeby zacząć mówić o tysiaku. No, to czy to zrobienie tego jest proste i to jeszcze mówimy w sposób pasywny, tak? Czyli, że już ty robisz swoje, a te książki się tam sprzedają. No, nie jest to aż takie proste. Jest to możliwe, jak najbardziej. Są w Polsce ludzie, którzy tak robią. Ja do nich zresztą też należę, no bo napisałem książkę Nawyki 2.0 już tam jakiś czas temu, nie wiem, ileś tam miesięcy czy rok. Potem ją tam zaktualizowałem parę razy. No, w sumie pierwszą napisałem z 8 lat temu. W każdym razie, raz napisałem, jest i... No i tyle. I specjalnie nie muszę tu pisać codziennie, tylko ona tam jest. Jest w sklepie ekspertia.pl. Nie trzeba nic specjalnie z tym dodatkowo robić. Czasem warto wspomnieć, zrobić takie telezakupy mango, coś tam pokazać w kadrze, no ale no, ciężko to nazywać jakimś nie wiadomo tutaj fedrowaniem na kopalni turbo aktywnym dochodem i ciężką pracą, nie? Więc jest to dochód pasywny. Także natomiast faktem jest, że tysiak miesięcznie na książce się zarabia trudno, chociaż oczywiście się da. Plusy jednak takiej formy zarabiania pasywnego. Twoja kreatywność. Twoja kreatywność tutaj znowu jest na maksa, może się odpalić, tak? Bo piszesz sobie książkę, sam sobie wymyśliłeś temat. Prawdopodobnie piszesz o czymś, co cię kręci, więc zarabiasz na pasji i sam wybierasz, jak ta książka będzie wyglądać. Ja sobie wymyśliłem, że będzie czarna okładka, że będzie ponad 400 stron, że będą takie akapity, żeby się łatwo czytało, bo to też są ważne elementy. No, sam sobie wszystko wymyśliłem w tej książce. I to jest super. I tak sobie mogę siąść i tak sobie napisać, żeby było dobrze. No a wiadomo, bardzo często, zwłaszcza w pracy etatowej, robi się rzeczy, które nie my sami sobie wymyśliliśmy, nie my sobie sami wybraliśmy. Więc to jest plus książki. Kolejny plus książki, że robisz coś pożytecznego, rozwiązujesz problemy. Ja wiem, że w książce o nawykach wrzuciłem tyle wiedzy o tworzeniu nawyków, że naprawdę jest mnóstwo ludzi, którzy z tą książką już zaczęli ćwiczyć, rzucili palenie, zaczęli się regularnie uczyć języków, zaczęli dobrze prowadzić biznes i tak dalej, bo wdrożyli skutecznie nawyki albo wyeliminowali szkodliwe. 400 stron wiedzy o nawykach, to naprawdę niewiele więcej się o nawykach da powiedzieć. I tyle, więc jest poczucie, że robisz coś dobrego i pewnie ty się zajmujesz się czymś, co również będzie z pożytkiem dla ludzi. A nawet jeżeli to będzie czysta rozrywka, bo chcesz napisać swoją wersję Harry'ego Pottera, to też jest coś fajnego. Tak, bo piszesz, to jest ciekawe, ktoś miło spędzi czas, będzie się bawić, rozrywka też jest potrzebna w społeczeństwie dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego ludzi. W związku z czym jak najbardziej, czyli robiąc książkę, robisz coś fajnego i przy okazji budujesz wizerunek. Bo często to jest tak, że na byciu autorem książki się zarabia więcej niż na samej książce. Czyli samo to, że możesz powiedzieć, że jesteś autorem książki, buduje, tyle ci dodaje punktów do charyzmy, że tak powiem kolokwialnie, że zrobisz więcej biznesów różnych dzięki temu. Po prostu ludzie cię poznają i mówią o tobie. Albo ty sobie na swojej stronie napiszesz, albo jest taka wieść w internecie, że to jest autor książki. I od razu wow, to jest autor książki? To jest trochę jak, to jest profesor. Czy to, że ktoś jest profesorem, coś wielkiego oznacza? No, ostatnie półtora roku na świecie pokazuje, że nic, że można słuchać z telewizorni profesorów gadających takie bzdury, że naprawdę wystarczy przeszukać internet i się wie znacznie więcej na tematy zdrowotne, tematy bezpieczeństwa i tak dalej niż oni. Więc nic to nie musi oznaczać. Tak samo jak to, że ktoś jest autorem książki, wcale nie oznacza, że jest jakiś super mądry, ale wizerunkowo tak właśnie jest i to oznacza. Czyli dodatkowy plus napisania książki jest, że stajesz się autorem książki. To jest jakiś taki magiczny talizman, który powoduje,
To jest mniej więcej to samo, jak to, że się ubierzesz w garnitur albo jedziesz Bentleyem. No. Merytorycznie tak naprawdę nic to nie zmienia, ale bardziej chcą cię słuchać, więc łatwiej możesz w ogóle dotrzeć do większej ilości ludzi z tą merytoryką. Także tyle. I to jest na pewno duży plus. Książki, minus książki, że konieczność marketingu, że to jednak jest dużo pracy, zwłaszcza na starcie, żeby ta książka się sprzedała w ogóle, żeby sprzedać chociaż 5 egzemplarzy. To naprawdę trzeba przycisnąć. Samo się nie sprzeda. No, z grzeczności to może mama i wujek kupią, ale tu się skończy. Sprzedałeś 2 i co teraz? Jak dojść do 5? Także, a ty wydrukowałeś 100 sztuk na przykład z drukarnią. Dlatego też tu jest na pewno duża konieczność intensywnego marketingu na start. I jeśli to ma być kiedyś pasywny dochód, to ten marketing musi być sprytny. Czyli jakiś blog, jakiś kanał na YouTube. Tego typu rzeczy, które działają nawet, kiedy ty nie działasz. Już. Kolejna rzecz, która się trochę z książkami wiąże, to są prawa autorskie. Prawa autorskie na przykład do książki zagranicznej. Czyli przykładowo, zgłosiła się do nas ostatnio osoba, nie wiem, czy mogę podawać imię, więc na razie nie podaję, ale pozdrawiam, która powiedziała: mieszkam w Szwecji, robię tu biznesy, kręcę niezłe lody, może wypuśćmy tu misia ekspertusia. Tego akurat teraz pokazuję, bo właśnie tego tam wypuszczamy. No i mówimy: spoko. My akurat nie działamy w Szwecji, nie mamy w Szwecji kanału na YouTube marketingu i tak dalej. Ty masz różne tam dostępy, kontakty, znajomości, zróbmy to. No i będziemy to robić. Czyli to będzie dochód pasywny, tak? Ponieważ książka trafiła do tłumacza, mamy już ją gotową po szwedzku, niedługo drukarnia kończy zabawę, wysyłamy to do Szwecji. No i tyle. I będzie szwedzki miś ekspertuś i tam ekipa lokalna będzie to sprzedawała na różne swoje znane sposoby. Czyli my w jakimś sensie zarabiamy pasywnie na tym, że stworzyliśmy produkt w Polsce, ale teraz, że to jest tak jak zarabianie na książce, ale tak naprawdę na prawach do książki. Tak, że my udzielamy praw do tej książki na kraj pod tytułem Szwecja. I ktoś sobie tam sprzedaje, bo ma albo księgarnię, bo coś tam, albo znajomych, albo działa w MLM-ie i ma 10 tysięcy ludzi w swojej grupie, którzy są gotowi edukować finansowo swoje dzieci. Też tak może być. Różne historie się mogą wydarzyć. Kto wie, może się nowe wydarzą, bo ktoś teraz tego słucha i mówi: kurczę, zgłoszę się do nich, bo mieszkam w UK, albo bo mieszkam w Niemczech. Może tutaj coś zrobimy. Pisz na kontakt @ekspercja.pl, może coś zrobimy. Więc to jest sposób na dochód pasywny, że ty nie dość, że napiszesz mądrą książkę, zaczniesz zarabiać na niej w Polsce, to jeszcze potem prawa do niej sprzedasz na inne kraje. A może nawet na Polskę sprzedasz do niej prawa, żeby się z nią nie bujać, nic z tym nie robić, tylko żeby mieć pasywny dochód od ilości na przykład sprzedanych egzemplarzy. Też tak można zrobić. Stoki, czyli na stoki możesz wrzucać internetowe stoki, tak? Magazyny, na przykład grafik, czyli że robisz jakieś zdjęcia, albo robisz jakieś grafiki, albo krótkie filmiki, no i wrzucasz to na różne stoki i ludzie z tego świata sobie kupują te zdjęcia, żeby wykorzystywać w swoich prezentacjach, na swoich stronach internetowych i tak dalej. To też jest sposób przykładowy na pasywny dochód z praw autorskich. Piosenki oczywiście jak najbardziej też tantiemy, natomiast ja nie wierzę w branżę muzyczną, szczerze powiem, bo ona jest mega trudna. Znaczy, wiesz, co ja bym zrobił, jak chciałbym kogoś wypromować w branży muzycznej, bo uważam, że sama jakość to jest niezbędne minimum, ale tu nie wystarczy. No to wystarczy zobaczyć te programy takie typu Mam Talent czy jakieś inne. Przychodzą ci ludzie, tyle genialnych, utalentowanych ludzi, o których nikt nigdy nie usłyszy po tym programie. Więc to nie wystarczy. Wiesz, co bym zrobił? Chyba to, co tata Paris Hilton. Czyli kasą bym zadziałał. Po prostu jakbym miał turbo artystę, to bym zaczął przekopywać youtuberów, żeby zaczęli o niej gadać, że kurczę, patrz jak ona śpiewa, genialne, słyszeliście jej kawałki. Potem bym zapłacił Seanowi Paulowi, żeby zaśpiewał z nią. Tak się zresztą to robi zazwyczaj w tych wytwórniach, że się nagrywa tą gwiazdę 7 różnych utworów z 7 już znanymi, tak? Czyli najpierw będzie nagrana z Seanem Paulem, z Sią, z Eminemem, z kimś tam i po 7 utworach już wszyscy ją znają. I to jest nie do przebicia w porównaniu do osoby, która sobie na YouTubie nagrywa covery. Także chyba, że ta osoba, która nagrywa covery, zostanie wysłuchana przez jakiegoś inwestora, który pomyśli: kurczę, tu zrobimy biznes. W każdym razie, no tantiemy z utworów, to tutaj optymizm jest bardzo duży, a prędzej właśnie w stokach z jakichś grafik, z jakichś krótkich filmików albo spraw do książki, tam widzę większe możliwości realnego zarabiania dochodu pasywnego. Czy na prawach autorskich łatwo jest zarobić 1000 miesięcznie pasywnego dochodu?
No, średnio. Tak naprawdę to zależy od tego, co sprzedajesz, ile tego zrobisz, tak? Bo jak na stoki wrzucisz 100 różnych zdjęć, no to wiadomo, że szybciej zobaczysz 1000 miesięcznie, niż jak wrzucisz 2 zdjęcia. Statystyka zrobi swoje. Zależy też, gdzie pójdziesz z taką książką dla dzieci, którą napiszesz. Jeśli masz napisaną, albo chcesz napisać, pójdziesz do takiego wydawnictwa, które ma zasięgi, będzie dobrze. Pójdziesz do byle jakiego, które nic nie zrobi poza wstawieniem tego do Empiku, to dostaniesz z tego 60 zł rocznie. I tak się to skończy. Także to zależy, ale relatywnie niełatwo jest zarobić na prawach autorskich 1000 zł miesięcznie. Plusy praw autorskich: praca kreatywna, czyli to, co przy książce robisz, to, co lubisz, co cię kręci, jest to kreatywne, fajne, rozwijasz się. No i dźwignia, bo już to masz często. Czyli często i tak już robisz te zdjęcia, jak je wstawisz na stoki, to nic się dodatkowo to nie kosztuje. Często i tak już masz tę książkę w Polsce, jak wystawisz opcję, że możesz sprzedać prawa na zagranicę, też specjalnie nic cię to nie kosztuje. Także często już masz to na gotowo i tylko kwestia zrobienia z tego jakiegoś dochodu dodatkowego. No i co? Minus jest taki, że to są relatywnie małe pieniądze. Tak, czyli tutaj no nie zrobisz dochodu pasywnego typu 10 tysięcy miesięcznie. No, nawet ten 1000 to nie jest takie proste rzeczy. Także to jest na pewno minus. Kolejna rzecz, zbliżając się do końca powoli, delegowanie w swoim biznesie lub automatyzowanie go. Czyli, że w twoim biznesie coraz więcej rzeczy zlecasz ludziom albo robotom, czyli komputerowi po prostu. Tak, jeżeli to komputer może sprzedawać twoje produkty. Na zasadzie, no jak my mamy wydawnictwo, to w jakim sensie komputer sprzedaje produkty, tak? Bo ono jest czynne 24/7, wszystko działa, jest system płatności, wszystko od początku od wejścia do wyjścia jest wszystko zrobione automatycznie, a na koniec wszystkie dane do wysyłki dostaje firma logistyczna i wtedy już wchodzi człowiek, ale tym człowiekiem nie jesteśmy my, tylko oni, więc idą, wysyłają. Czy my nie robimy nic? Jest wszystko zdelegowane lub zautomatyzowane i już. I to zarabia. Tak samo na przykład na naszej platformie tej spółkowej, sekretyspółek.pl, tak? To mamy to samo, tak? Czyli jest zautomatyzowana, jest platforma, dostęp się sam generuje, możesz wejść i za 5 minut korzystać z kursu, a co jakiś czas, nie ja, tylko ktoś z naszego zespołu regularnie odzywa się do twórców tej platformy, żeby zaktualizowali dane, żeby dograli, podpisują umowy i tak dalej. Ja tego nie tykam. W ogóle ani przez sekundę praktycznie. Także to jest przykład delegowania biznesu. I tutaj to jest największy plus, że to właśnie tu są największe pieniądze. Znam ludzi, którzy prowadzą swój biznes godzinę dziennie, a nawet takich, którzy swojego nie prowadzą, bo robili go 10 lat, rozkminili, o co w nim chodzi i stwierdzili, zmęczyłem się, nie chce mi się już, nie chcę, działa. I mimo to ten biznes przynosi im znacznie więcej niż 1000 zł miesięcznie. Więc jeżeli pytasz mnie, czy łatwo jest wystartować w taki sposób, z takim pasywnym dochodem w biznesie, czyli mam biznes, który generuje dochód niezależnie ode mnie, odpowiadam, bardzo trudno. No to, bo to nie jest coś, co zrobisz jutro. Zazwyczaj trzeba się mega narobić, często przez parę lat, i w którymś momencie, jak się edukujesz, oglądasz na przykład ten kanał, czytasz 48-godzinną dobę, moją książkę o zarządzaniu czasem i delegowaniu, oglądasz odcinki tutaj, czyli edukujesz się, jak to zrobić, żeby nie pracować od rana do nocy w nieskończoność, a tylko przez rok, dwa, trzy, to w którymś momencie zaczynasz to widzieć, zlecasz coraz skuteczniej, tworzysz procedury, czyli checklisty dla pracowników, zaczyna to funkcjonować. Natomiast no nie zrobisz tego tak jak z akcją, którą możesz kupić za 3 minuty i już. Więc jest to trudne. Na pewno to jest trudne. Natomiast czy łatwo zarobić w ten sposób 1000 pasywnego dochodu? Nie ma chyba łatwiejszej formy. No nie ma łatwiejszej, po prostu. Bo jak już masz biznes, który działa, to tylko kwestia, żeby tak zrobić, żeby on dalej działał bez ciebie. No i już, i on dalej będzie zarabiać wtedy. A prawdopodobnie, skoro to jest biznes, to zarabia więcej niż 1000 miesięcznie. Czyli pod tym kątem ten tysiak to tu jest najpewniejszy. Plusy: największa kasa. W ten sposób, no, znam naprawdę case'y takie kosmiczne, że człowiek zarabia powyżej 100 tysięcy złotych miesięcznie w swojej firmie, którą dogląda przez godzinę tygodniowo. Da się? Da się.
Ja wiem, że dla niektórych to brzmi jak totalna abstrakcja, ale gwarantuję Ci, że właściciel McDonalda dzisiaj w Polsce zarabia kilkaset tysięcy złotych miesięcznie lub kilka milionów miesięcznie, nie robiąc tu w zasadzie nic. Bo sam właściciel, ten, który siedzi w Stanach, nie interesuje się Polską. Ma menedżerów, ma ludzi, ma zespoły i tak dalej. Jeżeli oni są w 200 krajach, no to on nawet technicznie nie ma szans, żeby ten właściciel spędzał nad Polską więcej niż godzinę miesięcznie. Tak? Logiczne to jest chyba. Więc nie ma takiej możliwości. A mimo to zarabia tutaj setki tysięcy albo miliony miesięcznie. Da się? Da się. Oczywiście ktoś powie, że to mega trudne, że to lata przygotowań, procedury, cudawianki, okupione stresem i tak dalej. Ale ja Ci mówię tu, jak zarabiać pasywnie, a nie jak zarabiać pasywnie jutro w sekundę nic nie robiąc, nie dając siebie nic. Także możliwości na pewno są, więc plusem jest, że to jest forma największego dochodu pasywnego. Drugi plus jest taki, że jak i tak robisz biznes, to i tak mądre jest automatyzować i delegować. No bo inaczej jest bez sensu. No co, ty chcesz wszystko zawsze robić sam? Bez sensu. Tak czy siak, to jest naturalna ewolucja biznesu. Każdy biznes się zaczyna od etapu zapierniczam po łokcie, ale później, jak się edukujesz, to w którymś momencie przechodzisz na etap zlecam i automatyzuję. I jak nie przechodzisz na ten etap, to jesteś w czarnej D. Ale jak przechodzisz, to spoko. To zlecasz, automatyzujesz, jesteś w tym coraz lepszy. Także tak to należy rzeczywiście robić, więc skoro i tak to masz robić, to się w jakimś sensie wydarza samo. To nie jest tak, że ja kiedyś uknąłem genialny, chytry plan. Będę mieć kiedyś taką platformę sekrety spółek, do której nie będę musieć przykładać palca, a i tak będę na niej zarabiać. Nie. Oczywiście, no miałem to w głowie, bo świadomość dochodów pasywnych to ja mam od 10 lat. W zasadzie już wiele lat temu chciałem robić takie rzeczy, które będą zarabiały wiele razy. Natomiast robiąc biznes, to i tak w jakimś sensie wychodzi samo, jak robisz biznes dobrze, czyli zlecasz i automatyzujesz. No w którymś momencie patrzysz na swoją firmę i widzisz, no jest obsługa klienta, jest dział na przykład reklamacji, jest strona internetowa, są płatności, wszystko działa, no to ty nie musisz tam być, żeby to zadziałało. Chyba że nie umiesz tego robić i dalej, to ty musisz odebrać telefon od klienta, to ty musisz jechać do niego na wycenę, żeby mu wycenić, za ile mu zrobisz te schody, bo nie masz pracowników, których tego nauczyłeś, bo nie masz systemu, który by to sam wyliczał i tak dalej. No ale to wtedy jest właśnie twój problem. Natomiast dobrze robiony biznes zmierza w tę stronę, że w którymś momencie możesz mówić, dziś poniedziałek, to nie pracuję. Dzięki, cześć. Także to jest duży plus, że ta forma, mimo że daje największe pasywne dochody, to ma też największe szanse wydarzyć się sama. Minus, bierzesz straty na klatę w jakimś sensie, czyli żeby delegować biznes, musisz wziąć na klatę, że niektórzy pracownicy faktycznie zrobią coś gorzej od ciebie, na pewno zrobią inaczej, a czasem coś po prostu zawalą. Ty oczywiście byś nigdy nie zawalił, ty byś zrobił doskonale. Natomiast gdy zlecasz coś większej ilości ludzi, to jest więcej fuck-upów tak zwanych, tak? Czyli czasem się zdarzało i zdarza do dziś, że ja spontanicznie poproszę o jakiś wyciąg z maila albo sam do mnie trafi, że słuchajcie, co my odpisaliśmy klientowi na maila? Ja pierniczę. Czy ten klient będzie tak niezadowolony, jak to przeczyta, że szok. I potem cała procedura wycofywania tego, dzwonienie, przepraszanie, gadżet, bonus przeprosinowy i tak dalej, bo ktoś zawalił, bo ktoś nie był tak biegły w obsłudze klienta, jak ja bym to załatwił dużo milej. I już. No i tyle. Czasem ktoś inny coś zawali, czasem ktoś podejmie błędną decyzję, która cię będzie kosztowała kilka tysięcy złotych albo kilkadziesiąt. Tak jest. To jest minus automatyzacji delegacji biznesu. I to uważam, że zdecydowanie i tak warto ten koszt ponieść, ponieważ zysk z drugiej strony tego, że twój biznes hula sam, albo doglądając go, albo że ty się skupisz na strategii zamiast na charówce tej konkretnej tu i teraz wykonywaniu zadań, odhaczaniu, to powoduje, że wszystkim będzie w tej firmie lepiej i że będzie dochód pasywny. Przedostatni sposób powiązany z biznesem to jest upsell. Upsell, czyli sprzedam jeszcze coś, czyli jesteś sobie masażystą, czyli masz jakiś tam biznes. Bardziej jest to kwadrant samozatrudnionego niż biznesu stricte, no ale powiedzmy, że robisz masaże, możesz w jakiś sposób to skalować, bo możesz zwiększyć cenę
czy możesz skalować swój dochód. Docelowo możesz zatrudnić drugiego masażystę, jak ci będzie za dużo klientów, możesz zlecić umawianie tych masaży i tak dalej, stronę internetową, różne tam rzeczy. A poza tym lubisz masować, więc nie chcesz zlecić w całości robienia masaży, bo cię to kręci, bo się w tym czujesz. No i dobra, mamy to. Zarabiasz, prowadzisz biznes i tak dalej. I teraz upsell. Upsell oznacza, że zadajesz sobie pytanie, dobra, jestem w jakimś sensie ograniczony tym, że mam 100 godzin na masaże. Więcej nie chcę, bo to jest męczące i tak dalej. Jakąś dźwignię mogę mieć, czyli zatrudnię drugiego masażystę, który będzie moim pracownikiem, więc tu możemy w ten sposób się rozwijać, natomiast może jakiś upsell albo cross-sell, czyli po prostu co jeszcze mogę im sprzedać? Może napiszę książkę o tym, jak w domu dbać o swój kręgosłup. No i znowu, czy to tutaj masz już biznes? Ten biznes może być dźwignią dla Twojej książki. Piszesz tę książkę i podczas masażu ta książka tam jest. Leżę u Ciebie na masażu, Ty mnie tam masujesz, a ja patrzę, o co to za książka z Tobą na okładce. O kurczę, Twoja książka? Super, to kupię. I kupiłbym. Na 100% bym kupił. Także czasem wręcz ubolewam, że idę gdzieś, jest dobra usługa i że nie mogę zostawić tam więcej pieniędzy. No. To jest tak, jak idziesz do kina i wiadomo, kupujesz bilet, ale oprócz tego może będzie popcorn, może będzie cola. Różne tam rzeczy się mogą wydarzyć. Także czasem jeszcze Ci dają jakieś tam inne produkty, spróbuj Mentosa. W każdym razie to jest właśnie dodawanie dodatkowych, kolejnych produktów. Więc zastanów się, drogi masażysto, czy cokolwiek tam produkujesz i sprzedajesz, co jeszcze mogę zaproponować klientowi? Czy produkujesz te schody? Jesteś producentem schodów. Potem robisz montaż tych schodów. Czy ty jesteś w stanie albo coś jeszcze robić, że poza schodami też tarasy, że kurczę, no kupił schody, może taras też będzie chcieć, a dla nas to nie jest aż takie znowu trudne, tak? Bo jak już umiemy robić schody drewniane, to z tarasem też damy radę. To już jest jedna opcja. A może do tego dodam jakiś zewnętrzny produkt. Czy dobra, ja robię schody, ale potem oni będą chcieli na przykład robić stół. Mam kolegę stolarza, o tym już wcześniej trochę mówiłem, dogadam się z nim i będę sprzedawać stół albo rabat na stół, że zadzwońcie, to jest mój kolega stolarz, powiedzcie na hasło schodziarz, będziecie mieć 5% zniżki i ty też masz jakąś z tego kasę. Więc to jest też przykład. Albo w ogóle, no wymyślasz, co jeszcze wyprodukować. No książki to może nie, bo jak jesteś schodziarzem, no to co, książkę o tym, jak chodzić po schodach zaproponujesz? Raczej nie. Ale może coś jeszcze innego, może jakieś preparaty do dbania o schody potem. Wybierasz jakieś dobre, do których masz przekonanie, do tego zdrowe, niezbyt chemiczne i normalnie na miejscu po montażu schodów przypadkiem pokazujesz im taką skrzynkę, że możecie tu sobie kupić ode mnie zestaw tych preparatów. I w dodatku zapisujesz sobie dane klienta, wiesz na ile czasu wystarczają te preparaty i za pół roku dzwonisz. A nie ty dzwonisz oczywiście, tylko twój pracownik dzwoni, który ma w Excelu wszystko zapisane. Dzwoni i słuchajcie, pół roku temu robiliśmy wam schody, mam nadzieję, że jesteście zadowoleni i podejrzewam, że już skończyły się te preparaty. To co, dosłać wam nowe, mamy tu paczkę dla was przygotowaną, tylko potwierdźcie, że tak, przyjdzie płatne przy odbiorze, przy kurierze, spoko. I już dodatkowy dochód na preparatach. A ktoś by nie pomyślał, kurczę, przecież ja robię schody. No i co z tego? Jak ja mam filtr do wody wszędzie, gdzie w sumie mam, tak? I u siebie w domu mam filtr do wody, żeby pić filtrowaną wodę. I w biurze mamy filtr do wody. I jak mamy siłownię, którą niedawno zainwestowałem, to też tam montujemy teraz filtr do wody. Wszędzie filtry. To wiesz, co się dzieje? Że te firmy, które nam to sprzedały, zarobiły coś tam na filtrze, ale prawdziwe pieniądze to one mają na serwisie, że co pół roku przychodzi serwisant, wymienia filtry, wstawia nowe i na samej maszynie się nie zarabia aż tyle, ile później na wymienianiu tych filtrów, na serwisowaniu. Na tym to polega. Często też salony samochodowe nie zarabiają aż tyle na tych samochodach, co na serwisowaniu. Dlatego te serwisy są później takie drogie, no bo to trzeba wszystko opłacić. Wielki salon i tak dalej, duża powierzchnia. Więc to są drogie rzeczy. W każdym razie, no właśnie, czy schodziarz może zarabiać na preparatach? Może. Czy masażysta może zarabiać na kulce do samodzielnego masażu pleców? Może. Na fotelach masujących, które sobie ktoś dodatkowo kupi? Może. Na dodatkowych obozach rekreacyjnych z jogą? Może. Na książce o tym, jak dbać o zdrowie? Może.
mnóstwo rzeczy. I ubolewam właśnie, że idzie się na taki zabieg i zazwyczaj się wychodzi, zostawiając pieniądze tylko na sam zabieg. Czemu oni mi nie chcą więcej nic sprzedać? Boże, straszne. Ja wiem, że to dziwnie brzmi, no ale jak ja rozumiem kapitalizm i przedsiębiorczość, to ja chcę, żeby było fajnie. No przecież i tak nikt z pistoletem nie zmusza, żebym kupił, więc nie szkodzi, żeby ktoś proponował, nie? Także chyba wiesz, o co chodzi. Plus tego typu, że pomagasz klientom. To nie jest wciskanie, jak niektórzy by powiedzieli. To jest pomoc klientom. Jak ja bym poszedł na masaż i dodatkowo bym mógł kupić książkę do jakichś ćwiczeń domowych albo do innych nawyków, które spowodują, że lepiej zadbam o siebie, to jest typowo pomaganie mi. Więc jestem do przodu. Także plusem jest, że pomagasz klientom, wprowadzając dodatkowe produkty. Minusem, że odpowiedzialność jest za to. Czyli jak ty, schodziarzu, sprzedajesz te preparaty, to naprawdę musisz wcześniej zrobić research, czy to nie jest jakiś syf, od którego potem raka by dostali, albo coś. Albo coś, od czego się te schody zepsują, nie? Więc wiadomo, jak to nie ty za to odpowiadasz bezpośrednio, to i tak za to odpowiadasz. Jak napiszesz książkę, ty kontrolujesz jakości, a jak polecasz albo przywozisz, czy handlujesz jakimś dodatkowym towarem, to trzeba się naprawdę upewnić, że to jest dobre. Dlatego nie mam sklepu spożywczego, bo tam musiałbym sprzedawać produkty odzwierzęce, papierosy i alkohol. A jakbym tego wszystkiego nie sprzedawał, to prawdopodobnie to by już nie miało sensu. Także tyle. No i ostatnia rzecz. Udziały w cudzych firmach. Ale nie mówimy o akcjach. Mówimy o udziałach w firmach. Czyli, że ty stajesz się częścią cudzej firmy, która jest robiona przez kogoś, ale ty masz z niej zyski. Nie w formie zakupu akcji. I dam ci case typowy właśnie z życia, bo najłatwiej to zrozumieć. Jest sobie klub sportowy, siłownia, która ogłosiła, że się zamyka, bo pandemia dała im kość. Jednocześnie jest tam świetny trener, który świetnie daje radę, ogarnia to zarówno merytorycznie, jak i biznesowo, że jest w stanie to ogarnąć. No to ja tam wpadam. I to jest case życiowy, to jest prawdziwa historia, to się teraz dzieje. Ja tam wpadam i mówię, słuchaj, do właścicieli najpierw mówię, słuchajcie, no to ja to od was kupię. Bo co mi tam, to nawet jak mi zrobią jeszcze 6 lockdownów, to jakoś to przeżyjemy, zwłaszcza, że no, mamy prawników, także zrobimy tak, żeby było dobrze. Nie będziemy się przejmować fejkowymi zakazami. Także gra. No i co? Z jednej strony wszystkie, tak naprawdę 3 zadowolone strony. Jest gość, który nie chce już mieć siłowni i chce ją sprzedać i może ją sprzedać. Dostaje pieniądze, ma z głowy siłownię, nie chce tego robić więcej, bo już go to wkurzyło. Tyle. Problem rozwiązany. Jest pierwszy win. Jest trener, który umie to ogarnąć i za moment by stracił cały biznes i całą pracę, no bo by się siłownia zamknęła, a tak oto wchodzi nowy inwestor i można działać od nowa i to z dużo większą swobodą, bo ja nie mam czasu. Więc ten trener może sobie wymyślać, co tam chce. Czyli drugi win. No i jest punkt trzeci, czyli ja, inwestor, wchodzę tam, czasem podrzucę jakiś pomysł, ale ogólnie traktuję to inwestycyjnie, jako udział w firmie. Mówię, masz tu kasę, załatw wszystko, kup sprzęty, kup maszyny, zrób wszystko, co trzeba i niech to działa. I dzielimy się zyskiem. Jeżeli chodzi o zarobienie, jeżeli to zarobi, bo to tu jest jedno wielkie jeżeli. Ja sobie zdaję sprawę, że wchodzić w czasach postpandemicznych w branżę fitness, to jest trochę szaleństwo, ale ja ogólnie jestem szalonym człowiekiem i czasem robię coś dlatego, że fajnie, niż dlatego, że musimy na tym zarobić miliony, nie wiadomo co. No zobaczymy, będzie to będzie, nie będzie to nie będzie. Natomiast myślę, że parę fajnych rzeczy można zrobić. No i teraz co? Czyli jest ktoś, kto chce robić jakąś firmę, jest tak zwanym CEO, jak to się mówi, ma pomysł, ma ideę, ma jakiś łeb na karku, ale brakuje pieniędzy. Na niektóre biznesy nie trzeba pieniędzy, a na inne trzeba, więc na taką siłownię, no to wiadomo, trzeba. No i tyle. I wtedy ty wchodzisz cały na biało i jesteś w tym biznesie. I teraz, czy to jest łatwe do zrobienia, czyli jak trudno jest wystartować? Bardzo trudno, ponieważ po pierwsze musisz mieć pieniądze, żeby takie coś robić, żeby kupować udziały w firmach, bo to nie jest jak akcja, że sobie kupisz jedną akcję, tylko tu już, no, jak wchodzę, to wchodzę, nie? To trzeba to zrobić porządnie, że przecież to jest cały powód, żeby oni mi dali na przykład pół firmy albo 20%, jest taki, że ja sobie muszę to kupić od nich. Czyli trzeba mieć pieniądze. To już jedna akcja to za mało. Więc na pewno trudno, no i trudno też
pod tym kątem, że trzeba znaleźć odpowiednią firmę, która akurat potrzebuje pieniędzy i jednocześnie są to ludzie, którzy te pieniądze dobrze spożytkują, bo często to są startupowcy tacy, co chcieliby miliony na inwestycje, ale nie wiedzą za bardzo, co z tym zrobić, nigdy nie zarządzali żadnymi pieniędzy, więc przepuszczą te pieniądze na jakiś głupi marketing, który nic nie daje. Tak to działa często, zawsze prawie, z dotacjami unijnymi i tak dalej, gdzie ludzie kupują samochód i komputer i się dziwią, gdzie są ich miliony potem, które mieli zarobić. A dotacji jak nie było, tak nie ma. No ale tak to jest z państwowymi rzeczami. W każdym razie, więc to jest trudne, tak? Bo i trzeba mieć kasę, i trzeba mieć doświadczenie, żeby ocenić w ogóle, w jaki biznes wejść i z kim go robić. Bo można się nieźle przestrzelić. Także trudność jest spora. 1000 zł miesięcznie w ten sposób, czy łatwo zarobić? Na pewno trudniej niż we własnym biznesie, bo tutaj w pełni nie kontrolujesz wszystkiego. Ja nie jestem specem od branży fitness, więc są na pewno rzeczy, które mnie zadziwią tutaj i których nie przewidziałem. Ale więc na pewno we własnym biznesie łatwiej mieć 1000 pasywnie miesięcznie, nic nie robiąc, niż w takim, którego kupiłeś. Ale z drugiej strony też jest to łatwiejsze w takim biznesie niż w większości innych rzeczy, o których mówiliśmy. Czyli w książce, w programach partnerskich, w MLM-ie i tak dalej. Także powiedziałbym, że trudność jest średnia, umiarkowana. Czyli na pewno nie jest to wybitnie trudne, ale też może być tak, że ten biznes zarobi zero. I zbankrutuje, trzeba go będzie zamknąć i sprzedawać. Także to tak jest. No i co? Plusy. Plus jest taki tej formy, że możesz wspierać coś fajnego. Tak? Mnie to mega cieszy, że to miejsce po prostu jest fajne, ten klub sportowy. No, po prostu jest fajne miejsce, gdzie taka jest siłownia, nie siłownia. Że to są zawsze przez to, że to było bardziej premium, to nie było tam tego typu ludzi. Mi się zdarzyło na klasycznej siłowni być przez takich wypchnięty w drzwiach. I co mogłem zrobić? Powiedzieć wielkiemu, dużemu panu, że hej koleżko, co ty robisz, żeby stracić zęby? No nie, no trzeba było się dyplomatycznie zachować, czyli schować się za rogiem. Więc w tym miejscu konkretnie mi się to bardzo podobało, że jest fajne, doborowe towarzystwo, świetni ludzie, z którymi można pogadać, łeb na karku, a jeszcze teraz za moją namową przerabiamy to w siłownię dla osób przedsiębiorczych, pierwszą w Polsce. Także to dopiero będzie mega ciekawe, doborowe miejsce, to doborowe towarzystwo. Więc robisz coś fajnego, jak kupujesz udziały w firmach, bo pomagasz komuś rozwijać biznes, który normalnie być może by się nie rozwinął, a z twoimi pieniędzmi i być może mentoringiem, czyli wiedzą, on się rozwinie i po prostu robicie coś fajnego. Na przykład moi wspólnicy powiedzieli, po co ty wchodzisz w taki biznes? Przecież to jest bez sensu. To siłownia, fitness, pandemie, cudawianki, po co? A ja mówię, ja wiem, że na tym się nie zarobi nie wiadomo jakich kokosów. Być może nawet się do tego dołoży. Ale to jest tak fajne miejsce, że ja nie chcę, żeby ono upadło. Ja chcę, żeby ono było i jeszcze zrobimy z niego coś fajnego, nawet jak na tym milionerami nie zostaniemy. No, ale, a może. Ale to, że będzie to fajne miejsce dla fajnych ludzi, to na pewno. Więc to jest na pewno duży plus udziału w firmach, że robisz fajne rzeczy, wspierasz fajne projekty i że możesz wspierać je również mentoringiem. Czyli, że mimo, że ja głównie tutaj zainwestowałem w taką siłownię, to finansowo, to jednak czasem, a nawet często mam jakiś tam pomysł. Siedzę w nocy na kibelku i coś mnie znajdzie. Kurczę, można by zrobić to i to. Zrób to tak i tak. Fajny pomysł, wprowadźmy to, zróbmy to i tak dalej. Choćby to właśnie, że stwierdziłem, że a co jakby to było miejsce, klub sportowy dla przedsiębiorców, dla ludzi przedsiębiorczych, bo przedsiębiorcy nie mają gdzie gadać z innymi przedsiębiorcami, bo zazwyczaj gadają tylko ze swoimi pracownikami i tego im brakuje i tu by mogli. Nie dość, że zadbają o siebie i swoje zdrowie, to jeszcze poznają innych przedsiębiorców, jeszcze deale się z tego ukręcą. Więc wsparcie mentoringowe to jest zawsze fajne w cudzych firmach, że wchodzisz w jakieś firmy i możesz dzielić się tam wiedzą i umiejętnościami. Minus, że to nie jest twój biznes, więc nie masz pewności, że oni to robią dobrze, że ty dobrze oceniłeś, że oni są właściwymi CEO, że odwalą jakąś kichę i tak dalej. No nie jest to twój biznes, dajesz pieniądze, jasne, dajesz pomysły, ale oni mogą się do nich nie zastosować, mogą zacząć robić po swojemu, mogą zacząć nawet robić skrajne głupoty i trzeba to wziąć na klatę. W niektórych biznesach, jak w startupach, to jest notoryczne, że inwestor daje kasę, a potem to się dzieje, cuda tam na kiju. W mniejszych biznesikach
to masz nad tym większą kontrolę, bo jesteś w stałym kontakcie z tym CEO właśnie. Natomiast no, trzeba to uczciwie jako minus podać, że jak to nie jest stricte twój biznes, twoja firma, którą ty rozwijasz, no to są tam jakieś elementy, na które ty nie wpłyniesz. Choćby takie, że ten ktoś się zna bardziej na tej branży, ty mniej, i są rzeczy, których nie jesteś w stanie przewidzieć i czasem to może nie wyjść. Tyle na dzisiaj. Kilkanaście sposobów na dochód pasywny. Wiem, że długi odcinek, ale wiem, że to są rzeczy zbyt ważne. My tu nie gadamy o rozrywkowych rzeczach, nie gadamy o coachingowych tam historiach, że lepiej wierzyć w siebie niż w nie wierzyć, tylko to są takie rzeczy, że wiesz, no, ktoś obejrzy 2 godziny i w oparciu o to zaprojektuje swoje życie finansowe. I albo będzie zarabiać dochód pasywny w przyszłości, będzie poza emeryturą mieć jeszcze 7 innych emerytur, albo nie. Więc to jest zbyt ważne, żeby to skracać. Także przepraszam, że tak długo i jednocześnie nie przepraszam, że tak długo. Mam nadzieję, że dotarłeś do końca, skoro to słyszysz. W każdym razie mam nadzieję, że Ci się podobało. Łapkę w górę proszę, komentarz dla zasięgu. Zapraszam Cię na ekspertia.com.pl, na getskills.pl, po szkolenie z wystąpień publicznych, które nagraliśmy z Krzysztofem Biszem, na sekretyspółek.pl. No i tyle. I zapraszam Cię również do następnego odcinka. Wszystkiego dobrego. Cześć.